W Polsce narciarstwo uprawia około 4 milionów obywateli. Jest to jeden z najprzyjemniejszych rodzajów uprawiania rekreacji czy sportu, w zależności od tego, jak kto do tego podejdzie. Zamiarem naszym jest pokazać, jak przygotować się do bezpiecznego uprawiania narciarstwa, zaczynając od przygotowania kondycyjnego, wyboru sprzętu, zadbania o ten sprzęt, następnie wyboru stacji narciarskiej, na co należy zwrócić uwagę, wybierając stację narciarską, następnie jak bezpiecznie jeździć na nartach czy na snowboardzie, jakich zasad, reguł przestrzegać, a wszystko po to, by narciarstwo było sportem radosnym, byśmy mieli satysfakcję z tego, co robimy i z tego, że jeżdżąc na nartach, obcując z piękną przyrodą, no, regenerować swoje siły. Jeżeli chodzi o nazwę, to ten nowy sport nazywano ski z Norweska, natomiast górale nazywali narciarzy skiorzami, no bo używali ski, czyli nart, albo spustocami, no bo zjeżdżali z wierzchołka w dół. Natomiast narty nazywano też w Polsce w tym okresie latającymi deskami, norweskimi łazidłami po śniegu, albo ski po prostu. Natomiast nazwa narty została przywrócona właśnie gdzieś tak około 1907-1908 roku za sprawą Zaruskiego Lejkordysa, czyli środowisko lwowskie też odegrało rolę. Początki narciarstwa w Tatrach Polski i Zakopanem to lata 90. XIX wieku, kiedy to dokładnie w kwietniu 1891 roku Kleczyński i Kozłecki dotarli na nartach do Czarnego Stawu Gąsienicowego. Ta wycieczka została odnotowana przez Witolda Paryskiego w jego encyklopedii. W 1892 roku znany działacz Towarzystwa Tatrzańskiego Leopold Świerz pisał o użyciu nart skandynawskich w Norwegii i proponował, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, także używali nart do wycieczek zimowych. Początki narciarstwa w Zakopanem to właśnie postać Stanisława Barabasza, pierwsze wyjścia w Tatry, z tym, że było to oczywiście narciarstwo turystyczne. Ono było związane z wyprawami na nartach na Czerwone Wierchy na przykład, albo na Kasprowy Wierch. I Barabasz skupił wokół siebie taką grupę nauczycieli, głównie ze szkoły snycerskiej w Zakopanem, ale także przyjezdnych turystów, którzy dotarli do Zakopanego. I oni zaczęli chodzić w góry, a drugą taką grupę zorganizował pierwszy naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Mariusz Zaruski, który był rzeczywiście takim bardzo prężnie działającym narciarzem w tym okresie, czyli w latach 1904-14. I Zaruski dalej propagował narciarstwo turystyczne. Właściwie rywalizacja sportowa była dla niego czymś zupełnie sztucznym. On uważał, że prawdziwe narciarstwo to są właśnie te słynne wyrypy narciarskie. W roku 1907, dokładnie 5 grudnia, tu w Zakopanem powstał pierwszy klub narciarski, czyli Zakopiański Oddział Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego. No, klub był nieliczny, bo liczył zaledwie 21 narciarzy, czyli to była, powiedzmy sobie, taka kasta jakby nawet. Ale jednak propagował nadal turystykę, a jednocześnie zaangażował się w organizację i urządzenie schronisk w Tatrach, pierwszych na zimę, czyli w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, na Hali Gąsienicowej, u wylotu Doliny Starorobociańskiej i słynnego szałasu na Hali Pysznej, który stał się takim centrum jakby tego świadka narciarskiego. Oprócz ośrodka zakopiańskiego, bardzo silny ośrodek narciarski w tym okresie istniał w Beskidach, w Bieszczadach Wschodnich, w rejonie Lwowa. Tam działało Karpackie Towarzystwo Narciarzy. Z górali pierwszym, który używał nart, był słynny przewodnik tatrzański Klemens Bachleda, który już w 1902 roku skonstruował pierwsze swoje narty i jeździł na nich.
A w późniejszym okresie takimi słynnymi narciarzami, góralami byli Stanisław Gąsieńca, Byrcyn, Jan Pęksa i wielu innych. To wszystko byli ratownicy Topru, którzy jeździli na nartach i używali tego sprzętu. Okres międzywojenny, czyli lata 1918-39, to była epoka mocnych nóg, jak się mówiło, tempo szwungów. Pojawiło się narciarstwo sportowe już na wyższym poziomie. Mieliśmy świetnych zawodników tutaj w Zakopanem. Przede wszystkim Stanisława Marusarza, wicemistrza świata w skokach narciarskich z Lachti z 1938 roku. Zakopiańskie kluby się rozwijały głównie dlatego, że miały dobrych sponsorów. A sponsorami klubów byli producenci nart, prywatni producenci nart. Wspierał narciarstwo także Piórem, Alejczynem i jako darczyńca Kornel Makuszyński. No i Zakopane miało też szczęście do tego, że w 1929 roku i w 10 lat później dwa razy organizowano tutaj Mistrzostwa Świata Federacji Narciarskiej FIS. To oczywiście pokazywało, że my byliśmy silni, jeżeli chodzi o narciarstwo sportowe. Ale nie należy zapominać o tym, że równolegle w okresie międzywojennym z narciarstwem sportowym nadal istniało narciarstwo turystyczne i ono się do tego stopnia rozwinęło, że na kongresie FIS-u w Lachti Polacy otrzymali złotą odznakę za to, że rozwijają tak dobrze narciarstwo turystyczne. Potem przyszedł okres wojny. Ci nasi przedwojenni narciarze wykazali się działalnością patriotyczną. Zresztą ponad 30 z nich zginęło. Między innymi Helena Marusarzówna, Bronek Czech i wielu innych. Oczywiście Polakom władze okupacyjne zabraniały jazdy na nartach. Nawet trzeba było narty o długości powyżej 1,40 m oddawać władzom okupacyjnym, nie wolno było jeździć. Używali nart oczywiście potajemnie kurierzy tatrzańscy ZWZ-AK, którzy chodzili przez zieloną granicę na Węgry. I to oczywiście było dosyć niebezpieczne, nawet bardzo niebezpieczne, bo wielu z nich zostało schwytanych. Po wojnie natomiast nastąpiła taka reaktywacja tego narciarstwa. Właściwie nic nie było. Nie było sprzętu, nie było smarów, nie było działaczy, nie było klubów. No i dlatego trzeba się pochylić nad tymi działaczami, którzy po wojnie to narciarstwo tak znakomicie odbudowali, jak chociażby niedawno zmarły Marian Wojna Orlewicz, Ludwik Fischer, no i całe zastępy w ogóle działaczy, bo tu nazwisk można by wymienić dużo. Narciarstwo, które już bardziej rozwijało się w kierunku zdecydowanie sportowym, ale też Zakopane słynęło z tych dancingów w Watrze, na które przychodzili narciarze, słynęło z ustawianych się kolejek do kolejki, czyli kolejki na Kasprowy Wierch. Mnóstwo ludzi tu przyjeżdżało. Ja właściwie swoje zbiory zacząłem zbierać od dziecka. To ojciec miał duży sentyment do nart. Był deptaczem, bo dawniej nie było ratraków, kesbolerów, różnego rodzaju urządzeń utwardzających stoki, więc najmowali się ludzie i deptali te trasy narciarskie, skocznie. W tej chwili moja kolekcja osiągnęła gdzieś 350 par. Z tego mam unikatową kolekcję wytwórców, którzy produkowali narty przed wojną w Zakopanem. Tak, posiadam taką przeglądową, można powiedzieć, partię tych nart. Od nart z lat 20. do Justyny Kowalczyk, Małysza i wszystkich znanych biegaczy. Józka Łuszczka, mistrza świata. Bardzo często udostępniam swoje zbiory ludziom zwiedzającym, ludziom zainteresowanym, pasjonującym się narciarstwem, bo jest to moja właściwie, można powiedzieć, pasja życiowa, opowiadać o tych nartach, bo przecież każda z tych par nart ma swoją historię. Dla mnie, można powiedzieć, to jest miód na duszę, przebywać wśród tych nart i rozmawiać o tych nartach.
wyręczam chyba w tej materii Muzeum Tatrzańskie albo w ogóle Muzeum Sportu, które powinno powstać na terenie Zakopanego. Planując wyjazd na narty, dobrze przygotować organizm od strony fizycznej, tak żeby przygoda z nartami dostarczyła jak najwięcej przyjemności i zakończyła się przede wszystkim bezpiecznie. Wśród elementów przygotowania fizycznego wymieniłbym takie jak elastyczność mięśni, reaktywność mięśni, siła i wytrzymałość. Wytrzymałość jest nam potrzebna do tego, żeby jak najdłużej móc korzystać z przyjemności jeżdżenia na nartach. Siła mięśni jest potrzebna do tego, żeby mięśnie znosiły obciążenia związane z nartami. Elastyczność jest nam z wielu względów potrzebna. Jest to bardzo ważna funkcja mięśni, dlatego że mięsień elastyczny łatwiej znosi wszelkie obciążenia. Inaczej można powiedzieć, trudniej go uszkodzić, a więc zapewnia nam bezpieczeństwo na stoku. W czasie jazdy na nartach również możemy robić pewne rzeczy, już będąc na stoku, które nam zwiększą bezpieczeństwo i zapewnią taki duży komfort tej jazdy. Wśród tych elementów, które możemy wykonać, ja bym zwrócił uwagę na coś takiego. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, dobrze jest przerwać jazdę, żeby odpocząć, żeby dać mięśniom się zregenerować. Żeby wspomóc tą regenerację, dobrze przyjąć, uzupełnić płyny, dobrze jakieś, jeżeli mamy dostęp źródła energii, są dostępne różne batony energetyczne, żele energetyczne. Można wtedy zjeść posiłek, czyli jeżeli zmęczenie, odpoczywamy, nie robimy nic na siłę. Mięsień zmęczony gorzej reaguje, łatwiej wtedy o wypadek, o uraz, o przeciążenie. Po jeździe, po dniu jazdy możemy również wykonać pewne takie działania proste, które zapewnią nam jak najszybszą regenerację, czyli spowodują, że mięśnie będą znowu gotowe do kolejnego dnia jazdy na nartach. Wśród tych działań znowuż wymieniłbym rozciąganie, które przyspiesza regenerację. Po wysiłku mięsień tężeje, pozostaje napięty. Jest to naturalne zachowanie mięśni. Natomiast jeżeli to napięcie się przedłuża, utrudnia regenerację. Mięsień zmęczony, wiemy, że łatwiej go uszkodzić, więc rozciąganie tych mięśni, które szczególnie intensywnie pracują w czasie nart. Oczywiście po wysiłku dobrze jest jak najszybciej znowuż uzupełnić płyny, coś zjeść, uzupełnić energię. Dobrze, jeżeli mamy możliwość skorzystać z zabiegów odnawiających typu masaż, sauna, basen. Również ważny będzie do tego sen. Często na wyjazdach zapominamy o tym, a to jest bardzo ważne do zregenerowania. Przy siadzie stopy ustawiamy równolegle. Stopy są na szerokości mniej więcej barków bioder i wykonujemy przysiad do kąta prostego. I podnosimy tułów do góry. Wykonujemy przysiad i wszystkie zresztą ćwiczenia tak, że część tak zwana pasywna jest wolniejsza od części aktywnej, czyli w ruchu do góry w przysiadzie ruch jest szybszy niż w czasie schodzenia tułowia w dół. Do ćwiczenia obręczy barkowej wykorzystujemy ruch wyciskania. Pozycja jest ta sama jak w przysiadzie, czyli stopy równolegle do siebie, na szerokości bioder barków. I wykonujemy ruch wypchnięcia sztangi do góry. Wykorzystujemy całe ciało do tego ruchu. Ruch aktywny znowuż jest szybszy, czyli do góry sztanga szybciej, opuszczamy trochę wolniej. Ćwicząc mięśnie brzucha możemy wykorzystać pozycję leżącą i ruch zwijania tułowia i niejako odwijania. Zwijania, bo tutaj jakby skręcamy tułów krąg po krągu do przodu i odwijamy. Ruch aktywny jest z wydechem, ponieważ mięśnie brzucha są mięśniami wydechowymi. W czasie powrotu robimy wdech, czyli do przodu wydech, żeby intensywnie mięśnie brzucha zapracowały i wdech w czasie powrotu do leżenia. Do ćwiczeń mięśni grzbietu możemy wykorzystać wyciąg
I tutaj ściąganie drążka wyciągu do klatki piersiowej będzie bardzo dobrze wzmacniać mięśnie grzbietu. Tu ponownie ruch aktywny wykonujemy szybciej niż ruch pasywny. Czyli ściągając drążek wyciągu, ruch jest szybszy, do góry wolniej. Jeżeli chodzi o dobór obciążeń, to bardzo trudno mówić o tym ogólnie, natomiast musimy dobrać w zależności od naszej właśnie sprawności, od naszego wieku, te ćwiczenia tak, żeby one działały budująco, ale żeby nie przeciążały nam narządu ruchu, nie powodowały jakichś dolegliwości. Do ćwiczenia reaktywności mięśni możemy wykorzystywać tak zwane ćwiczenia równoważne. Reaktywność mięśni jest najważniejszą funkcją mięśnia, która chroni stawy w czasie sytuacji urazogennej. Nie siła, nie wytrzymałość mięśnia, nie żadna inna cecha, tylko właśnie reaktywność. Mięśnie, kiedy szybko swoim napięciem zareagują na sytuację rozwierającą staw, na sytuację urazu, są w stanie ochronić więzadła stawu, torebkę stawową przed urazem, bo one zaciskają wtedy się w czasie urazu. I możemy wykorzystywać do ćwiczeń równoważnych wszelkie platformy, które zmniejszają nam stabilność. Tu mamy taką i na tej platformie możemy różne rzeczy robić, żeby właśnie wymuszać tą reaktywność. Samo stanie już jest wyzwaniem dla mięśni. Stanie na takiej platformie, ale możemy jeszcze utrudniać to stanie, na przykład przez skręty głowy w prawo, w lewo. Wtedy jako błędnik zajmuje się głową i większe zaangażowanie tych odruchów stricte mięśniowych jest. Możemy też krążenia głową wykonywać. Wówczas również... O to właśnie chodzi, żeby mięśnie uczyły się reagowania w różnych sytuacjach. Dobrego reagowania. Mhm. Ważne, żeby stojąc na takich platformach równoważnych, nogi były w lekkim ugięciu w kolanach cały czas i palce stóp skierowane w dół. Wtedy te odruchy jeszcze skuteczniej będą działały. Jeżeli chodzi o ćwiczenia rozciągające, je wykonujemy zarówno w okresie przygotowania do sezonu, ale także dobrze jest je wykonywać między poszczególnymi dniami na nartach. One zajmują dosłownie kilka minut, kiedy wrócimy na przykład już do mieszkania, dosłownie kilka minut, a możemy bardzo, bardzo pomóc organizmowi. Te, które tutaj pokażę, są najważniejsze do kompensowania, bym powiedział, skutków jazdy na nartach. Każdy rodzaj wysiłku powoduje, że mięśnie tężeją, i właśnie te ćwiczenia rozciągające mają nam pomóc w tym, żeby mięśnie wróciły do takiego naturalnego stanu rozluźnienia, który pomoże im się zregenerować. Taka pozycja wykroczna będzie nam otwierać, rozciągać mięśnie leżące z przodu biodra, bardzo ważne mięśnie, ponieważ przyczepiają się i do dolnej części kręgosłupa, do talerza biodrowego, w końcowym przyczepie do kości udowej. I to są mięśnie, które w czasie jazdy na nartach są w skróceniu. Tak jak w tej nodze możemy sobie wyobrazić, one są w dużym skróceniu, więc tężeją. Po drugiej stronie możemy je skutecznie bardzo rozciągać. I w tej pozycji klęku wyjeżdżamy biodrami jak najdalej do przodu, na tyle, na ile nam mięśnie pozwolą. Dobrze o coś się oprzeć, żeby pozycja była stabilna. I w końcowym momencie rozluźniamy te wszystkie mięśnie, które możemy rozluźnić. W siadzie płotkarskim rozciąga się wiele mięśni. Nam chodzi o jeden mięsień, który znajduje się wewnątrz miednicy po stronie nogi zgiętej. Teraz, żeby jego skutecznie rozciągać, potrzebujemy ustawienia nogi do kąta prostego, czyli pod udzie względem uda znajduje się pod kątem prostym. Tułów możemy oprzeć o coś tak, żeby znowuż móc mięśnie maksymalnie rozluźnić po przyjęciu tej pozycji. Kolejna grupa mięśni ważna w narciarstwie to są mięśnie leżące po bocznej stronie tułowia i nogi. Pas taki boczny tułowia i nogi. Przez to, że jest dużo ruchów tułowia na boki, te mięśnie intensywnie pracują. Teraz w takiej pozycji skutecznie możemy je rozciągnąć. Stajemy sobie tak, że nogę wyprostowaną ustawiamy na podwyższeniu, wyprostowaną w kolanie. Noga, na której stajemy, jest maksymalnie do wewnątrz odwrócona. Teraz odwracamy tułów w 180
stronę nogi podpartej na podwyższeniu i pochylamy tułów bokiem. Pochylamy tułów bokiem, tak żeby cały ten pas od dolnych żeber do podkolana rozciągnąć. I kolano utrzymujemy w wyproście. Kolejna ważna grupa mięśni są mięśnie leżące z tyłu nogi. One w czasie jazdy na nartach, kiedy nogi są zgięte, znowuż ulegają naprężeniom, dużym skróceniu, więc warto je porozciągać też na koniec dnia. I tutaj stajemy na wprost podwyższenia, noga jest na podwyższeniu, noga, na której stoimy, ważne, żeby palce były skierowane do przodu i pochylamy tułów w stronę wyprostowanej nogi w kolanie, rozluźniamy wszystkie mięśnie, które możemy rozluźnić. Wykonując ćwiczenia rozciągające, jedna ważna uwaga to jest taka, że dobrze w pozycji, jeżeli przyjmiemy już pozycję rozciągową, pozostać co najmniej około 15 sekund. Znowuż jest to czas potrzebny do tego, żeby mięśnie na trwałe zmieniały swój stan ze stanu napięcia, żeby przechodziły w stan rozluźnienia. Aktywność fizyczną dobrze jest utrzymywać przez cały rok, natomiast jeżeli tego nie robimy, to wyjeżdżając na narty, dobrze zadbać o to, żeby znaleźć taki czas, w którym będziemy mogli dobrze się do tych nart przygotować. Oczywiście każdy czas będzie dobry, jeżeli to będzie choćby tydzień, jeżeli dwa tygodnie, będzie bardzo dobrze, ale optymalny czas to jest 6 tygodni, bo to jest czas, w którym mięśnie i wszystkie inne układy naszego organizmu na stałe przekształcają swoją funkcję, czyli jeżeli są stymulowane przez 6 tygodni, to po 6 tygodniach są bardzo dobrze przygotowane do tego, do czego je stymulujemy. Współczesne narty charakteryzują się pewnymi parametrami, które są stałe dla nich, a określają dalej ich właściwości na śniegu. To jest promień skrętu, czyli pewna krzywa przy krawędzi nart, który może być dłuższy, czyli większy, albo krótszy. Będzie to decydowało dalej o predyspozycjach tych nart do wykonywania skrętu. To jest długość nart, która jest niezbędna do tego, żeby móc prawidłowo dobrać narty dla siebie. To jest taliowanie nart, czyli szerokość nart w dziobie, pod butem i w tyłach nart. I ta proporcja jest dla nas bardzo istotna, ponieważ od talii zależy w końcowym efekcie powierzchnia nart. I to jest kolejna bardzo ważna cecha charakteryzująca dzisiejsze narty w grupach docelowych. Specjalizacja, która się dokonała przez te ostatnie kilkanaście lat, doprowadziła do podziału nart na grupy. I tak wszystkie modele produkowane przez firmy klasyfikowane są do poszczególnych grup. Tutaj mamy przedstawiciela nart z grupy race, grupy sportowej, i to jest narta o charakterystyce slalomowej. Charakteryzuje się ona tym, że jest stosunkowo krótka w porównaniu z innymi modelami w innych grupach, że ma bardzo krótki promień skrętu w granicach 11 do 13 metrów, co decyduje o tym, że w momencie, w którym przeniesiemy ciężar ciała na jedną z nart i obciążymy wewnętrzną krawędź, to narta będzie wycinała swój tor skrętu według krótkiego promienia, więc ta narta jest predysponowana do tego, żeby wykonywać krótkie, cięte skręty. Jednocześnie jej taliowanie jest takie, że ona jest stosunkowo wąska w dziobach, w środku pod butem i z tyłu nart, pomimo tego, że ma bardzo krótki promień skrętu. Ponieważ te narty sportowe przystosowane są do jeżdżenia w terenie zmrożonym, twardym, po sztucznych często, albo spreparowanych sztucznie śniegach, czyli bardzo twardych. W związku z tym one nie potrzebują dużej powierzchni pod butem, ponieważ narciarz w takich warunkach nie będzie się zapadał w głębokim ani w mokrym śniegu. Następnym przedstawicielem w grupie nart race, czyli grupie sportowej, jest narta gigantowa, w tym przypadku narta dla normalnego narciarza, niekoniecznie zawodnika.
Ale jakie ona ma cechy charakterystyczne? W odróżnieniu od narty slalomowej jest zdecydowanie dłuższa. Ma też dłuższy promień skrętu. W tym przypadku w granicach 20 kilku metrów, a dla sportowców wyczynowych to jest ponad 30 metrów. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że długi promień skrętu po przejściu na krawędź i obciążeniu narty predysponuje tą nartę do wykonywania długich skrętów. Dlatego też narta gigantowa przystosowana jest do pokonywania skrętów przy dużo większej prędkości i po prostu krótki promień skrętu przy tak dużej prędkości powodowałby utrudnienie panowania nad nartami przez narciarza. Ale jednocześnie taliowanie narty gigantowej jest zbliżone do nart slalomowych, to znaczy ono powoduje, że będąc stosunkowo wąską nartą, ma niezbyt dużą powierzchnię ślizgów. W związku z tym na tych nartach będzie nam się dobrze jeździło, ale po przygotowanych trasach, na twardym, zmrożonym śniegu, z dużą i bardzo dużą prędkością jazdy. Ogromna wielorakość modeli w palecie przygotowywanej przez firmy narciarskie świadczy o tym, że narciarstwo przez ostatnie lata zdecydowanie się wyspecjalizowało. To znaczy, że niektórzy narciarze chcą jeździć tylko albo zdecydowanie po super przygotowanych trasach, krótkim albo długim skrętem, i dla nich była grupa race, o której mówiliśmy przed chwilą. Natomiast coraz szerszą grupą narciarzy jest grupa tych ludzi, którzy potrzebują nart uniwersalnych. Tak samo dobrze czują się na twardych, dobrze przygotowanych trasach stromych w długim i krótkim skręcie, ale kochają też wyjechać poza trasę, jak spadnie trochę świeżego śniegu, i popróbować białego szaleństwa w pobliżu tras albo poza nimi. I dla nich firmy wyprodukowały narty w grupie All Mountain, czyli takie, które będą spełniały warunki i uśrednią nam możliwości pokonywania różnorodnych tras narciarskich. Charakteryzują się narty All Mountain tym, że w porównaniu do grupy nart sportowych, na przykład do nart slalomowych, są troszeczkę dłuższe. Mają stosunkowo krótki promień skrętu, bo też w granicach 13-15 metrów, a więc na trasie nadają się do jazdy krótkim, dynamicznym skrętem, a jednocześnie ich taliowanie wygląda tak, że zarówno w dziobach, jak i pod butem i w tyłach nart są zdecydowanie szersze niż narty z grupy race. Ponieważ są szersze, mają też większą powierzchnię. I ta powierzchnia umożliwia narciarzom wyjazd poza trasę, poruszanie się w różnych warunkach, niekoniecznie na idealnie przygotowanych trasach, a nawet wtedy, kiedy przyjdzie odwilż, śnieg jest bardziej miękki i normalnie narty z grupy race się trochę zapadają. Tutaj większa powierzchnia ze względu na długość nart i na taliowanie powoduje, że te narty pod narciarzem nie będą się zapadały, będą bardzo uniwersalne. Ale w każdej z tych grup, czyli w grupie All Mountain, znajdziemy narty w różnych klasach. Znajdziemy w grupie All Mountain narty, które będą zdecydowanie sztywniejsze, będą przeznaczone dla bardziej zaawansowanych narciarzy, dla narciarzy, którzy więcej lub mniej ważą, dla tych, którzy... stworzono taki system, żeby dla tych, którzy chcą jeździć na nartach All Mountain, można było je stosunkowo łatwo dopasować do ich możliwości i umiejętności narciarskich. Więc w grupie All Mountain znajdziemy przynajmniej 4-5 modeli nart. Często jakość wykonania tych nart, technologia jest tym wyższa, im niestety wyższa jest cena. I można powiedzieć, że dzisiaj grupa All Mountain to jest najważniejszy segment dla narciarzy. I można go z całą stanowczością polecać, dlatego że jest to narta najbardziej uniwersalna. Grupa nart Freeride.
Narty freeride'owe to konstrukcje specjalnie przygotowane dla tych narciarzy, którzy właściwie preferują jeżdżenie tylko i wyłącznie poza trasami. Nie bawią już ich przywyciągowe, udeptane przez ratraki trasy. Swój feeling i jazdę widzą głównie i przyjemność z jazdy, w jeździe w świeżym śniegu, poza trasami, backcountry połączone ze skokami terenowymi. I dla nich powstała grupa freeride, w której znowu znajdziemy kilka modeli. Można powiedzieć, że znajdziemy modele, które będą w 50% jeszcze przygotowane do jazdy po normalnych, klasycznych trasach przygotowanych, ale w 50% pozwolą na wyjazd poza trasę. Charakterystyka takich nart jest taka, że są one zdecydowanie dłuższe niż narty z poprzednio omawianych grup. Ich promień skrętu również jest zdecydowanie dłuższy, dlatego że w świeżym śniegu zbyt krótki promień skrętu niczego nie daje. Tutaj technika skrętu jest trochę inna i one mają za zadanie przede wszystkim stworzyć narciarzowi wyporność i płynność jazdy po świeżym śniegu. Więc mają odpowiednio dużą powierzchnię przez swoją długość, szerokie taliowanie i dłuższy promień skrętu niż narty z innych grup. Ale idąc dalej w stronę rozwoju umiejętności freeridera, dostajemy narty coraz szersze. Tutaj znowu prototypowa rodzima produkcja. Narty, które już w porównaniu z poprzednim modelem są zdecydowanie szersze w talii. Mają jeszcze dłuższy promień skrętu w granicach 35, może nawet 40 metrów. Są stosunkowo bardziej miękkie po to, żeby łatwiej mogły dzioby tych nart wychodzić ponad powierzchnię śniegu. Często z budowaną nowoczesną technologią rocker, czyli lekko uniesionymi przodami lub tailem, tyłem nart, po to, żeby szczególnie w głębokich śniegach i przy dużej prędkości pomóc narciarzowi wyciągnąć dzioby nart lekko ponad śnieg, tak żeby przy dużej prędkości w długim skręcie dzioby nie zapadały mu się pod powierzchnię śniegu. Do grupy nart freeride'owych możemy zaliczyć też specjalne narty freeride'owe, ale dla skiturowców, czyli lekkie, o wiele lżejsze niż normalne freeride'owe narty z zamontowanymi wiązaniami skiturowymi, ale jednocześnie również szerokie, w talii, mające dużą powierzchnię, dłuższe, przystosowane w dziobach do zamontowania fok, czyli pasów, przy pomocy których możemy poruszać się pod górę. Dla tych narciarzy freeride'owych, którzy nie mają szans na wyjechanie kolejką i zjechaniem jakimiś innymi trasami, muszą o własnych siłach wejść na szczyt po to, żeby z niego zjechać później. Do tego też stosowane są odpowiednie buty narciarskie, odpowiednie wiązania, które umożliwiają, tak jak w nartach biegowych, unoszenie piętki, tak żeby można było podejść do góry. Aż wreszcie w grupie freeride'owej mamy narty, które można powiedzieć, są to narty Big Mountain, przygotowane w 90 kilku procentach tylko do freeride'u, o bardzo długim promieniu skrętu, o bardzo dużej powierzchni, zdecydowanie dłuższe w doborze niż inne modele z grupy freeride, przygotowane po to, żeby można było jeździć w naprawdę w bardzo głębokich śniegach, z dużą prędkością. No do tego trzeba mieć już odpowiednią technikę jazdy, bo takie śniegi nie wybaczają błędów, a i sprzęt jest dużo cięższy i bardziej wymagający. Tego typu nart używają bardzo zaawansowani narciarze albo zawodnicy. Narty damskie w grupie Women to bardzo ważna grupa, która w ostatnich latach zdecydowanie mocno się rozwinęła, przeznaczone dla kobiet. Dlaczego? Kobiety o podobnym wzroście do mężczyzn są około 20% lżejsze niż panowie. W związku z tym nie potrzebują one nart w takiej konstrukcji, która powoduje, że ciężar ich będzie taki sam jak ciężar nart dla mężczyzn. W związku z tym narty damskie są około 20% lżejsze niż byłyby to analogiczne narty dla mężczyzn. Drugą taką ważną cechą, którą często firmy uwzględniają w produkcji swoich nart, to jest lekkie przesunięcie
środka ciężkości wiązań w stosunku do środka narty do przodu po to, żeby ułatwić inicjację skrętu. Zawodnicy od dawna wiedzą, szczególnie w nartach slalomowych, że przesunięcie tego środka nieco do przodu powoduje, że te narty są bardziej skrętne, szybciej reagują na impuls skrętny. Wykorzystano to w nartach damskich. Wreszcie, panie, przy znowu zbliżonym wzroście do mężczyzn, mają zdecydowanie dłuższe nogi, zupełnie inny układ fizjologiczny. I w związku z tym też, że mają dłuższe nogi, ale jednocześnie dużo krótsze stopy, mogą mieć tendencję, bo to nie jest reguła, do odchylania się do tyłu. I to jest naturalne. W związku z tym też niektóre firmy zastosowały patent taki, że wiązanie w stosunku do narty jest uniesione do przodu o pewien kąt, żeby wymusić może pochylenie się lekkie do przodu i korekcję sylwetki. To są dość ważne cechy, dlatego namawiam panie, żeby korzystały z tego, żeby używać jednak damskich nart. To, że one przeznaczone są docelowo dla kobiet, to nie znaczy, że są gorsze od nart unisex czy nart dla mężczyzn. One po prostu zbudowane są docelowo pod fizjologię kobiet, ich umiejętności. No i niebagatelną sprawą jest to, że damskie narty mają fantastyczną kolorystykę. Dzisiaj dba się o to szczególnie. Designerzy łączą kolorystykę nart z kolorami i z modą, która będzie obowiązywała w danym roku. I tutaj znowu nie ma się czego wstydzić, bo dlaczego nie dopasować nart swoich butów do reszty stroju narciarskiego, do akcesoriów, do kurtek, do spodni. Jak widzimy tutaj, no bogactwo formy nart jest fantastyczne. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że damskie narty, jeśli chodzi o szatę graficzną, to są takie małe dzieła sztuki stworzone przez doskonałych designerów, które uwzględniają mody, kolory. Można powiedzieć, że zawsze w jakimś komplecie odzieży znajdziemy pewne fragmenty kolorów albo symboli, które potem możemy odnaleźć w nartach damskich. W grupie nart damskich znajdziemy oczywiście kilka modeli. Znajdziemy modele, które są przedstawicielami grup, o których mówiliśmy, więc będą tam narty z grupy sportowej, race, będą tam narty z grupy all mountain, znajdziemy tam narty freeride'owe i freestyle'owe. A także w tych poszczególnych grupach będziemy w stanie dobrać w grupie nart damskich narty dla zaawansowanych albo dla początkujących, dla tych, którzy więcej ważą i dla mniej ważących narciarek. Grupa nart Ski Tour. To jest grupa nart, która ostatnio w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija, a w krajach alpejskich już od dawna turyści, którzy uprawiają turystykę pieszą, zimą przesiadają się na narty skiturowe, które umożliwiają po prostu poruszanie się po śniegu w lepszym stopniu w górach wysokich niż rakiety śnieżne. Narty skiturowe charakteryzują się tym, że w porównaniu od ich braci z innych grup są dużo lżejsze, ponieważ chodzimy pod górę, prawda? Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że w tej grupie znajdziemy zarówno narty super lekkie dla zawodników, które w 90% nadają się do podchodzenia, w 10% może do zjazdu, a znajdziemy też narty szersze, bardziej skierowane w stronę tych, którzy chcą zjeżdżać na nartach. W związku z tym one w kilkudziesięciu procentach, w 70-60 będą nadawały się do zjazdów, a w 40 do podchodzenia ze względu na swoją wagę, długość, konstrukcję. Do nich montuje się specjalne wiązania, które pozwalają uruchomić piętę i podchodzić do góry. I znowu, w super lekkich nartach stosuje się super lekkie wiązania, a w nartach dążących w stronę freeride'u, czyli bardziej w stronę zjazdu, używa się wiązań skiturowych trochę cięższych. Podobnie jest z butami. Buty do skituru to odpowiednie obuwie, które dla sportowców jest super lekkie, a dla tych, którzy cenią sobie bardziej zjazdy nad podchodzenie, są trochę cięższe, ale za to lepiej trzymają w skręcie i lepiej nadają się do zjazdów. U nas w tatrzańskim pogotowiu
stosuje się narty skiturowe już od dawna i można powiedzieć, że w bardzo wielu akcjach ratunkowych zimą, tam gdzie śmigłowiec ze względu na warunki pogodowe nie ma szans dolecieć, to jest najlepszy środek komunikacji w wysokich górach dla ratowników i dzięki nartom można stosunkowo szybko, bez zapadania się w śniegu i z mniejszym wysiłkiem podejść do góry pod konkretne wzniesienia, do miejsca wypadku, a potem po zdjęciu fog od pięciu butów, za pięciu butów do pozycji zjazd i wiązań do pozycji zjazd można o wiele szybciej zjechać na dół do miejsca, z którego wychodziliśmy. Więc dla ratowników to narzędzie pracy, dla turystów to fantastyczna przygoda górska, gdzie nasze perygrynacje turystyczne letnie możemy przesunąć na zimę. W grupie nart dziecięcych możemy znaleźć kilka modeli przygotowanych specjalnie dla naszych młodych pociech. Więc dla dziewczynek będą to narty, które designem naśladują narty ich mam. Dla młodych sportowców, narciarzy, znajdziemy narty, które do złudzenia przypominają narty z grupy sportowej, wyścigowe, ale często też dla tych zaawansowanych sportowców będą to narty zbudowane w technologii nart sportowych, tylko przygotowane dla ich wagi, umiejętności. Natomiast jeśli chodzi o wybór nart dziecięcych, to mam taką uwagę zasadniczą. Nie kupujmy dzieciom nart na wyrost, podobnie jak butów, dlatego że możemy im zrobić tylko krzywdę. Narty dla dzieci, tak jak narty dla dorosłych, powinny być idealnie dobrane do ich wagi, wzrostu, umiejętności. Podobnie jak buty, nie mogą być za duże, bo wtedy noga nie ma kompletnie czucia, więc dziecko nie będzie w stanie dobrze wykonywać skrętów. Jest to jakiś problem, bo dziecko rośnie, ale w takich firmach jak ta, która nas tutaj gości, stosuje się na przykład system, który umożliwia oddanie nart używanych i w rozliczeniu kupienie w następnym roku nart nowych. I to jest jakieś rozwiązanie. No, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci jeździły na nartach dobrze, żeby się nauczyły dobrze jeździć, kupujmy sprzęt odpowiednio dopasowany dla nich co roku. Omawialiśmy kilka grup nart, charakteryzując je po to, żeby w przyszłości ułatwić nam wybór. Bo tak jak mówiliśmy, dzisiaj narciarz staje wobec dość trudnego wyboru, czyli spośród 50 kilku modeli nart w danych grupach musi wybrać coś dla siebie i to jest dla niego duży problem. I to jest też problem dla sprzedawców w sklepach. Jeśli już dokonamy wyboru i wybierzemy narty z tych kilku konkretnych grup, jakąś nartę dla siebie, to dalej stajemy wobec wyboru, który model z danej grupy wybrać. Tutaj powinniśmy się kierować kolejnymi zasadami, zadać sobie kolejne pytania. To znaczy, jaki jest poziom umiejętności naszych w jeździe na nartach? Dwa, jak często jeździmy na nartach? To związane jest przede wszystkim z tym, co możemy też określać jako styl jazdy i zaawansowanie z jednej strony, ale z drugiej strony też, ile chcielibyśmy wydać na sprzęt narciarski, czy jeżdżąc rzadko będziemy zainteresowani sprzętem drogim, czy też wystarczy nam średniej albo niskiej klasy. Jeżeli odpowiemy sobie na te pytania, to no, trzeba krytycznie ocenić się, zaglądając w lustro albo stając na wadze łazienkowej. Jeżeli mamy zdecydowaną nadwagę, to będziemy musieli szukać trochę innych nart niż ci, którzy ważą mało. Jeżeli jeździmy bardzo dobrze na nartach, to znowu w danej grupie będą to trochę inne narty. I tak, jeśli wybraliśmy już nartę z danej grupy i ważymy sporo, dobrze jeździmy na nartach, dobrze się na nich czujemy i pewnie, to na pewno powinniśmy wybrać jeden z wyższych modeli w danej grupie, bo za tym idzie sztywność tych nart. Im sztywniejsze narty, tym lepiej będą odpowiadały naszym fizjologicznym możliwościom, czyli w tym przypadku cięższemu narciarzowi, ale jednocześnie będą też służyły z powodzeniem temu, kto bardzo dobrze jeździ na nartach, bo sztywniejsza narta daje lepsze prowadzenie przy większej prędkości. Odwrotnie, jeżeli słabiej się czujemy na nartach, nasza budowa ciała jest zdecydowanie lżejsza, to powinniśmy wybierać narty z tej grupy, ale w średniej klasie albo niższej, gdzie znajdziemy narty na pewno o wiele mniej sztywne i one będą nam odpowiadały
i na pewno będziemy się na nich dobrze czuli. Jeśli wybraliśmy już narty dla siebie, czyli wybraliśmy konkretny model z danej grupy, to w ostatnim tym etapie, procesie musimy się zastanowić, jaką długość nart wybrać dla siebie. I tutaj jest to dość indywidualna sprawa. Oczywiście w katalogach takich firm jak na przykład Intersport czy katalogach firmowych poszczególnych marek możemy znaleźć tabele, które pomogą nam, biorąc pod uwagę pewne parametry, takie jak budowa ciała, waga, wzrost, zaawansowanie w sztuce narciarskiej, możemy próbować dobrać dla siebie jakiś model, ale to nie jest proste, bo tych tabel jest dużo i znowu trzeba to jakoś próbować ujednolicać. W takim telegraficznym skrócie, w uproszczeniu, mogę powiedzieć, że warto zwrócić uwagę na kilka spraw, dobierając długość nart i jednocześnie próbować kilkoma regułami się kierować. To znaczy, dzisiejsze narty wyposażone są najczęściej w płytę pod wiązaniem, która wraz z podeszwą buta powoduje, że stoimy na nartach dużo wyżej niż było to kiedyś, kiedy wiązania montowane były bezpośrednio do powierzchni nart. Tej płyty nie było. I w związku z tym trzeba założyć, że nasz wzrost powiększa się o te 3-4 cm. I teraz w poszczególnych grupach wygląda to mniej więcej tak, jak powiem, ale oczywiście bierzemy pod uwagę znowu naszą wagę i stopień zaawansowania. Im te dwa parametry sięgają wyżej, tym narty, które możemy określić, że powinny być odtąd dotąd, wybieramy raczej dłuższe. Jeżeli te parametry zmierzają ku dołowi, będziemy brali modele krótsze. I tak w grupie race, narty slalomowe, to nie znaczy, że narty te są dla zawodników. Narty slalomowe dla normalnych narciarzy. W zasadzie powinniśmy dobierać w ten sposób, że one mogą sięgać mniej więcej od ust do nasady oczu. W zależności od budowy fizjologicznej i stopnia zaawansowania naszego. Narty gigantowe, służące do szybszej jazdy, do dłuższego skrętu, powinny być dobierane trochę inaczej. Można powiedzieć, że tutaj ta reguła do góry jest trochę inna, to znaczy możemy wybierać narty od nosa aż do góry. W zasadzie dobry narciarz, a gigantowe narty dedykowane są grupie narciarzy o wyższym stopniu zaawansowania, dobiera tą długość sam, ale na pewno wybieramy je dłuższe, czy zaczynamy startować od długości większej niż w nartach slalomowych. Teraz w grupie All Mountain możemy stosować podobne zasady jak w doborze nart slalomowych, zakładając, że to jednak będą trochę dłuższe narty, czyli mniej więcej zaczynamy od ust do powiedzmy czoła czy nasady oczu. Oczywiście w przypadku nart z grupy All Mountain, gdzie mamy do czynienia z kilkoma modelami, które zdecydowanie mogą się różnić powierzchnią, ponieważ niektóre taliowane są w ten sposób, że mają więcej pod butem milimetrów w dziobie i na tyłach nart, to wtedy, jeśli okaże się, że ich powierzchnia jest stosunkowo duża, nie powinniśmy przeszarżować z długością, dlatego że tam każdy centymetr kwadratowy powyżej pewnego pułapu będzie powodował, że ta narta będzie dawała dużo większe opory w skręcie. Więc uważajmy w przypadku nart All Mountain, ale przyjmujemy granice usta, czoło. Dobry, zaawansowany narciarz poradzi sobie z tym wyborem bardzo dobrze sam. W przypadku nart dla kobiet, gdzie znajdziemy przedstawicieli tych poszczególnych grup, o których mówiliśmy, wybór jest zbliżony. Natomiast osobno trzeba traktować grupę nart freeride i freestyle. W przypadku nart freeride'owych myślę, że tutaj jest trochę inaczej niż w poszczególnych grupach, bo z założenia użytkownicy nart freeride'owych to powinni być ci ludzie, którzy już nauczyli się abecadła narciarskiego do jakiegoś poziomu. Na nartach freeride'owych ciężko się jest nauczyć jeździć na nartach. W związku z tym wydaje mi się, że to abecadło jeżdżenia po przygotowanych trasach i odpowiednie opanowanie techniki powinno być tym wyznacznikiem do
możliwości przejścia do narciarstwa pozatrasowego i używania nart freeride'owych. Freestyle to z kolei dziedzina, która bardzo szybko się rozwija i tych nart stosunkowo mało jeszcze można zobaczyć w normalnych sklepach. No, freestyle rządzi się trochę innymi regułami i fora internetowe doradzają często, jak dobrać długość nart, żeby ona była odpowiednia dla tych, którzy przecież skaczą w snowparkach, wykonują skomplikowane figury w powietrzu, lądują. No, jest to jakby inna dziedzina sztuki i tutaj nie będziemy mówić o doborze długości tych nart. Narty skiturowe z kolei niosą za sobą kilka zasad przy ich doborze, jeśli chodzi o długość. Tak jak mówiliśmy, opisując tą grupę, mamy narty w zasadzie nadające się w 90% do podchodzenia, więc one powinny być, ze względu na to, że są lekkie, to powinny być również no, stosunkowo krótkie, bo tam przy znikomej sztywności tych nart długość i tak nam nie pomoże w dobrym trzymaniu w skręcie. Natomiast przeciwny biegun skituru, czyli taki skitur freeride, gdzie chodzi o to, żeby wyjść pod jakiś stog, ale główną kwintesencją tej przyjemności będzie zjazd narciarski, no to tam reguła już jest trochę inna, bardziej zbliżona do wyboru, takiego jak w nartach freeride'owych. Dobór wiązań to szalenie ważna rzecz, bo ma związek ogromny z naszym bezpieczeństwem. Dzisiaj często narciarze kupują narty poprzez internet i tam mały mamy kontakt albo żaden ze sprzedawcą, możemy tylko liczyć na własną wiedzę i dlatego uczulamy na to, żeby dobrać odpowiednie wiązania do nart. Dzisiaj firmy wiodące sprzedają narty z wiązaniami w setach, ale na co warto zwrócić uwagę przede wszystkim w doborze nart i doborze wiązań? Na fakt taki, żeby skala ustawienia wiązań wynikająca z tabeli lub wskazania z maszyny JetBoint mieściły się mniej więcej w środkowej skali wybranych przez nas wiązań. Co to oznacza? Że jeżeli według tabeli, do której podaję pewne parametry związane z moimi umiejętnościami, wagą, wielkością podeszwy buta, wiekiem, i na ich podstawie wychodzi jakaś cyfra w skali DIN, jest to na przykład 7,5, to musimy zwrócić uwagę na to, żeby wiązania, które kupiliśmy, miały skalę, w której ta cyfra się zawiera. Najlepiej, jeśli to będzie środek skali, a nie ekstremalne punkty tej skali, czyli górny i dolny. To znaczy, że jeżeli mamy 7,5, to skala naszych wiązań nie powinna się kończyć na 8, tylko byłoby dobrze, gdyby się kończyła na 12, a zaczynała na przykład od 3,5. Wtedy mamy pewność, że praca sprężyn będzie elastyczna, że wiązania będą dobrze reagowały na obciążenia podczas jazdy i można je będzie bezpiecznie ustawić i wyregulować. Witamy w Białce Tatrzańskiej, dzisiaj Zagłębiu, można powiedzieć już stolicy chyba narciarstwa polskiego. Widać to te tłumy narciarzy. W Polsce jeździ na nartach parę milionów ludzi. Dzisiaj, żeby jazda na nartach sprawiała przyjemność przy nowoczesnej konstrukcji nart, potrzebne są dobrze dobrane do warunków i możliwości narciarza narty, ale z drugiej strony te narty muszą być systematycznie serwisowane, tak, żeby można było na nich bezpiecznie i komfortowo jeździć w każdych warunkach śniegowych. Zapraszamy zatem dzisiaj do super nowoczesnego serwisu narciarskiego Montana w Białce Tatrzańskiej u Walusia, gdzie wspólnie będziemy mogli obejrzeć cały proces technologiczny, któremu podlegają narty. Zapraszamy serdecznie. W procesie serwisowania nart jest kilka etapów. Pierwszy etap to jest ocena stanu nart, ich zniszczenia i zakwalifikowania ich do odpowiednich procesów regeneracji nart. W pierwszym procesie
po ocenie, kiedy ślizgi okazują się już zniszczone, dokonujemy regeneracji ślizgu przy pomocy specjalistycznych maszyn, takie jakie tutaj możemy widzieć, i na tym etapie zostanie nałożona jakby nowa zola, czyli nowe tworzywo, które potem po przeszlifowaniu spowoduje, że praktycznie nasze ślizgi nart będą jeździły szybko, narty będą jak nowe. W procesie regeneracji ślizgów narciarskich odpowiednia maszyna, zalewarka, zalewa zniszczone ślizgi naszych nart nowym tworzywem piteksowym, tworząc jakby na ślizgach nową warstwę. Kolejnym procesem po regeneracji ślizgów jest szlifowanie naszych ślizgów narciarskich i tutaj uczulamy Was na to, że nowoczesne narty czy ślizgi nowoczesnych nart powinny być szlifowane specjalnym szlifierskim kamieniem. W tym procesie możemy szlifować narty, nakładając na nie struktury zwykłe, proste, linearne, ale możemy też nałożyć specjalne struktury, tak jak bieżniki na oponach samochodowych. Kolejnym procesem jest proces ostrzenia naszych stępionych już krawędzi bocznych nart. Zwracając uwagę na to, że nowoczesne narty o profilu carvingowym muszą być ostrzone od początku aż do końca, po to, żeby można było idealnie wykorzystać naostrzone krawędzie do jazdy na tych krawędziach techniką carvingową. I w kolejnym procesie te krawędzie powinny być poddane tuningowi krawędzi od spodu, znowu od początku, czyli od dziobów nart, aż do końca. I ten proces zapewnia nartom taką regenerację i przygotowanie ślizgu, że jest on idealny, a w niektórych przypadkach nawet lepszy niż w nartach, które wychodzą prosto z fabryki. W ostatnim procesie przygotowywania nart smarujemy ślizgi narciarskie i polerujemy je. Tutaj mamy nartę, która jeździła długo i nie była przygotowywana, nie była serwisowana. Zola, czyli ślizgi nart, są wysuszone, nierówne, podrapane, nie ma równej powierzchni i one nie będą jeździć szybko. Śnieg będzie się kleił, nie będą nam sprawiały przyjemności te narty podczas naszych zjazdów. Krawędzie, jak przejedziemy sobie palcami po nich, to czuć drut, który powstaje w procesie walcowania tej krawędzi przy skrętach w trudnych, twardych warunkach śniegowych. Ale jednocześnie, jak ten drut powstał na narcie, to właśnie w tych trudnych warunkach, szczególnie na lodzie, te narty nie będą trzymać, będą nam ujeżdżać. Więc będą niebezpieczne i nie będziemy mieli komfortu jazdy odpowiedniego. Natomiast narty, które są zrobione, wyszły z serwisu jako narty przygotowane, mają zolę, czyli ślizgi, idealnie równe. Ona się błyszczy. Na ślizgu nałożona jest odpowiednia struktura, która ułatwia nam jeżdżenie na różnych rodzajach śniegu. Nasze krawędzie, jak je dotkniemy, są ostre jak brzytwa i na pewno na twardym śniegu, w trudnych warunkach będzie nam się na nich dobrze jeździło, bo będą trzymać w skręcie. Buty narciarskie to w całym zestawie oprzyrządowania do jeżdżenia na nartach najbardziej indywidualna sprawa dla każdego narciarza. Można powiedzieć, że dobór butów to podstawa potem dobrego jeżdżenia. I o ile można narty wypożyczać w wypożyczalniach, o tyle buty zawsze bezpiecznie jest mieć swoje, dlatego że przy wyborze butów narciarskich wydaje nam się, że największą uwagę trzeba zwrócić przede wszystkim na komfort. Jeżeli jesteśmy w sklepie, dobieramy dla siebie buty, to poświęćmy na to sporo czasu. Przynieśmy ze sobą odpowiednie skarpety narciarskie, jedną parę. Dobierzmy te buty
idealnie do długości stopy. Można wyjąć wkładkę z buta ze środka, przymierzyć ją do stopy, ponieważ but narciarski zdecydowanie ogranicza ruchy w stawie skokowym i może się okazać, że jak na początku będzie nam się wydawało, że te buty mają odpowiedni rozmiar, to potem podczas używania okaże się, że są za duże albo za małe. Można też włożyć buty na nogi i próbować wykonywać ruchy symulacyjne pracy stopy w bucie. Wtedy też będzie nam łatwiej stwierdzić, czy dobraliśmy odpowiednio rozmiar. Można użyć jeszcze do tego kijów narciarskich, bo podeszwa buta jest bardzo sztywna i będziemy się odchylać mocno do tyłu i do przodu. Jeżeli dobierzemy odpowiednio rozmiar buta, to wcześniej oczywiście powinniśmy wziąć pod uwagę, jaki model buta chcemy kupić. Każda firma produkująca narty ma w swojej ofercie cały segment butów i trzeba zwrócić uwagę na to, co i te informacje znajdziemy w katalogu albo od sprzedawców w specjalistycznych sklepach, że tak jak narty podzielono na grupy race, czyli sportowe, all mountain, woman, freeride, freestyle i ski tour, tak buty odpowiadają również tym grupom i dla każdej z tych grup możemy dobrać odpowiednie buty. A z kolei w ramach każdej z tych grup znajdziemy buty dla narciarzy bardziej zaawansowanych albo mniej zaawansowanych lub tych, którzy jeżdżą bardzo dobrze na nartach albo początkujących. Dla bardziej zaawansowanych będziemy wybierali buty sztywniejsze, które będą o wiele lepiej trzymały stopę przy dużo większych prędkościach i pozwolą na lepsze czucie narty, na wykonywanie odpowiednio zamierzonych skrętów. Natomiast buty dla początkujących będą na pewno o wiele bardziej miękkie, powinny być bardziej miękkie, dlatego żeby można było dostosować ich sztywność do prędkości jazdy narciarza. Na to trzeba zwrócić uwagę. Buty w poszczególnych firmach mają swoje oznaczenia twardości i to jest pewna pomocna cecha, która pomoże nam odpowiednio dobrać obuwie. Buty narciarskie damskie. Podobnie jak w grupie nart damskich, w grupie women, gdzie narty przygotowano specjalnie, uwzględniając pewne cechy fizjologiczne kobiet oraz oczywiście ich specjalnie wysublimowany smak dotyczący mody. Tak, buty narciarskie w grupie women też różnią się od butów unisex albo butów męskich. Uwzględniają zdecydowanie inną, węższą w porównaniu z męską stopę. Uwzględniają też inną długość i szerokość łydki. I w grupie nart damskich znajdziemy buty również dla zaawansowanych narciarek lub dla tych początkujących. Tutaj też możemy posługiwać się określoną przez firmy sztywnością buta w ich doborze, ale także możemy znaleźć buty odpowiadające poszczególnym grupom nart, czyli znajdziemy w całej kolekcji butów damskich buty grupy race sportowej z grupy all mountain, czyli przeznaczonej do nart o szerokim spektrum zastosowania, jak i buty niższej klasy dla początkujących, przystosowane do najprostszych nart allroundowych. Buty dziecięce i buty junior. To jest niezwykle ważna grupa docelowa, dlatego że to nasze dzieci kiedyś będą fajnie jeździły na nartach, będą miały z tego dużą frajdę i dlatego te buty już na początku, w etapie nauki jazdy na nartach dla dzieci powinny być odpowiednio dopasowane. Nie kupujemy butów na wyrost, zakładając, że za rok dziecku urośnie stopa, dlatego że nie będzie w za dużych butach dziecko czuło odpowiednio nart, więc ten proces nauki jazdy na nartach też będzie słabszy. Nie osiągniemy takich wyników, jakich byśmy się spodziewali. Buty juniorskie, choć mogą być już w dość dużym rozmiarze i przypominać właściwie wielkością buty damskie albo buty męskie o małym rozmiarze, są jednak dedykowane juniorom, młodym dzieciom. Dlatego, że budowa kości,
dzieci jest jeszcze nieukształtowana tak jak u dorosłego człowieka. W związku z tym te buty nie powinny być tak sztywne jak buty dla dorosłych. Poza tym one powinny uwzględniać i uwzględniają szczególne jeszcze proporcje w wieku rozwojowym dziecka pomiędzy podeszwą buta a podudziem. Dlatego stosujmy zawsze dla dzieci i juniorów buty im odpowiadające, a nie zastępujmy ich butami damskimi lub małymi rozmiarami butów męskich. Osobną kategorią butów dla dzieci i dla juniorów są buty sportowe i one przypominają kształtem modele butów do uprawiania narciarstwa sportowego, ale tutaj o doborze zarówno butów, jak i nart dla juniorów sportowców powinien decydować zdecydowanie trener, który obserwuje to dziecko, ma doświadczenie, wie, co najlepiej zaproponować swojemu wychowankowi. Wiele współczesnych butów ma wkładki termoformowalne, które dają się ukształtować indywidualnie do kształtu stopy narciarza. W specjalistycznych sklepach możemy znaleźć serwisową obsługę, która przy pomocy takich grzałek i urządzenia najpierw wygrzeje odpowiednio nasze buty wewnątrz, po czym narciarz zakłada buty, zapina je dopasowuje je po zapięciu odpowiednimi ruchami do pozycji i ułożenia stopy najbardziej zbliżonej do tej, w której jeździ się na nartach i pozostaje aż do ostygnięcia wkładki wewnątrz. W ten sposób termoformowalna wkładka układa się do naszej stopy, do kształtu kostek, kształtu stopy i zapamiętuje ten kształt. Potem na stoku mamy dużo większy komfort jazdy. Jeżeli formowanie termiczne wkładki buta niewiele nam pomaga, a przeżywamy katusze jeżdżąc w naszych źle dobranych butach narciarskich, które gniotą nasze stopy potwornie, jak kajdany, mamy szansę polepszyć naszą sytuację dzięki urządzeniu do odbarczania skorup butów narciarskich albo inaczej do formowania tych skorup w tych miejscach, które szczególnie nam doskwierają. Możemy to robić w różnych płaszczyznach, w różnych fragmentach stopy. Da się dostosować i dopasować tak buty, żeby właściwie nie zwracać uwagi na nie podczas jazdy na nartach. I to jest prawdziwy komfort i to jest prawdziwe wtedy narciarstwo. Regulacja wiązań narciarskich to bardzo istotny element bezpiecznej jazdy na nartach. Od tego zależy nasze zdrowie, nasze bezpieczeństwo i możliwość pewnego jeżdżenia na nartach. Pokażemy, jak wygląda działanie takiego urządzenia. Do ekranu dotykowego wbijamy wagę narciarza, załóżmy, że jest to 65 kg, wzrost 170 cm, wiek 35 lat, podeszwa buta w milimetrach 310 mm w tym przypadku i poziom jazdy od 1 do 3 z możliwością poszerzenia skali od minus 1 do plus 3. Załóżmy, że standardowo dajemy dwójkę i okazuje się, że powinniśmy ustawić przód i tył naszych wiązań w skali DIN na 5,4. Ustawiamy zatem na te 5,4 zarówno tył, jak i przód wiązania i sprawdzamy poprawność pracy wiązań. Maszyna symuluje prawdziwą pracę wiązań. Tutaj okazuje się, że jesteśmy w zielonym polu, czyli w skali, która mówi o tym, że w tym położeniu i ustawieniu wiązania to wiązanie, tył tego wiązania pracuje prawidłowo. Teraz sprawdzamy przód wiązania,
który wypina na boki. Tutaj też praca przodu wiązania znajduje się w środku skali. I dostajemy dowód dla klienta i dla firmy, że badanie zostało wykonane. To badanie jest ważne rok. Dodatkowo nakleja się na nartę taką naklejkę, na której jest data wykonania badania. Prawidłowość pracy wiązań i wynik regulacji ustalany jest międzynarodowymi normami ISO obowiązującymi na całym świecie. Przyjeżdżając na daną stację narciarską lub wcześniej sprawdzając w internecie, jak stacja jest wyposażona, jakie posiada trasy, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jakimi trasami, jakimi trudnościami tras dana stacja dysponuje i od tego zacząć dobór, na której stacji narciarskiej, na której trasie na tej stacji narciarskiej będziemy jeździć, dlatego że trasy pod względem trudności powinniśmy dobierać do swoich umiejętności narciarskich przede wszystkim oraz aktualnie panujących na danej trasie warunków. Głównie myślę tutaj o warunkach śniegowych, ale i nie tylko, o tym, czy na trasie jest tłoczno, czy mniej tłoczno, jest więcej narciarzy, czy mniej, czy trasy są odpowiednio szerokie, odpowiednio przygotowane. To już zapewni nam jakiś element bezpieczeństwa. I chcę przypomnieć, że trudności tras są oznakowane kolorem, zaczynając od zielonego, czyli trasy bardzo łatwe, niebieskie łatwe, czerwone trasy trudne, no i najtrudniejsze trasy czarne. No i oczywiście, że początkujący narciarz nie powinien rozpocząć swojej nauki jazdy na nartach na trasach trudnych i bardzo trudnych, powinien zacząć od jazdy na tych trasach najłatwiejszych, które są szerokie, nie strome, zapewniające właśnie bezpieczeństwo tym słabiej jeżdżącym narciarzom, czy dopiero zaczynającym swoją karierę narciarską. W ośrodku narciarskim Kotelnica trudno jest mówić tutaj o ilości tras narciarskich, bo generalnie to, czym ośrodek dysponuje, to jest powierzchnia tras narciarskich. Tej powierzchni w ośrodku naszym jest około 50 hektarów, które są przeznaczone na trasy narciarskie. Do użytkowania tych tras używamy 54 armatek śnieżnych, używamy 6 ratraków. Ratraki oczywiście ze względu bezpieczeństwa funkcjonują tylko po zamknięciu tras, czyli w godzinach wieczornych, po godzinie 22, wtedy jak zamykamy ośrodek. Wszystkie systemy zabezpieczeń na stokach, które są u nas użytkowane, jak chodzi o materace, siatki i tak dalej, według schematów odpowiednich, które są konsultowane, to wszystko jest sprawdzane każdego dnia przez służby Tatrzańskiego Ochotniczego Portu Ratunkowego. Codziennie jest wypisywany protokół z takich oględzin i codziennie to jest weryfikowane. Ośrodek Narciarski Kotelnica funkcjonuje już 10 lat i patrząc na te nasze 10-letnie doświadczenia, jesteśmy praktycznie w stanie zagwarantować, zapewnić wszystkim chętnym, którzy chcą nas odwiedzić, że warunki śniegowe, pokrywa śniegu, utrzymanie tras narciarskich na Kotelnicy w Białce jest na poziomie, wydaje nam się, prawidłowym, takim jak to powinno być robione wszędzie na świecie. Rejon Kasprowego Wierchu to miejsce, gdzie mamy najpiękniejsze widokowo, ale zarówno najtrudniejsze i najdłuższe trasy narciarskie w Polsce oraz to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie trasy narciarskie okresowo są zagrożone zejściem lawin. Także jest to naprawdę cudowne miejsce do jazdy na nartach, ale tylko dla bardzo dobrze jeżdżących narciarzy, tych, którzy świetnie opanowali technikę i nie boją się trudnych warunków, często ograniczonej widoczności. No i przede wszystkim muszą mieć sporą kondycję, by przez te kilka kilometrów móc do Kuźnic dojechać.
Każda trasa narciarska musi mieć określoną tak zwaną bezpieczną chłonność, czyli ilość metrów przypadającą na jednego narciarza będącą na stoku. Są do tego ścisłe reguły i mogę tylko powiedzieć, że ta przestrzeń wolna dla jednego narciarza, który znajduje się na stoku, powinna wynosić od 200 do 400 metrów w zależności od stopnia trudności trasy. Im trasa trudniejsza, ta powierzchnia swobodna powinna być oczywiście większa. I jeśli popatrzylibyśmy na te trasy narciarskie, to rzeczywiście tych narciarzy jest tutaj, wydaje się, sporo, ale w stosunku do powierzchni całej stacji te normy bezpiecznej chłonności tras nie są przekroczone. By zapewnić bezpieczeństwo narciarzom na stokach narciarskich, ważne jest, by trasy były odpowiednio zabezpieczone, oznakowane. I jadąc tutaj widzimy, że każda trasa ma oznaczony brzeg trasy albo siatką, albo fladrą. Wszystkie przeszkody sztuczne, które są na trasie w postaci podpór, słupów oświetleniowych czy samotnych drzew są zabezpieczone siatką wyłapującą, dodatkowo materacami, tak żeby w razie jakiegoś upadku, niezapanowania nad nartami, narciarz, który upadnie, no, nie uderzył w tą przeszkodę, żeby miał pewne bezpieczeństwo, żeby mógł się zatrzymać na siatce, ewentualnie zatrzymać się na materacu, który zabezpiecza podporę. Oznakowane są również skrzyżowania tras narciarskich. Jest informacja, jaki jest stopień trudności tej trasy, także tutaj narciarz nie jest pozostawiony samemu sobie, ma pełną informację i musi mieć, czy ma zapewnione to bezpieczeństwo na tych udostępnionych do jazdy trasach. Początkujący narciarze mogą mieć problem z wsiadaniem na kolej krzesełkową. Istotne jest to, żeby się nie bać, dlatego że to oczywiście pomaga w uprawianiu narciarstwa takiego przywyciągowego. Ważne jest to, żeby wchodząc tutaj w barierki, wziąć kijki do jednej ręki, po wejściu na taśmę odwrócić się, popatrzeć, czy krzesełko nadjeżdża, wesprzeć się jedną ręką i swobodnie wsiąść. Gdy tego nie uczynimy, czasem krzesełko może uderzyć nas tutaj w podudzie i jest kłopot. Z kolei snowboardziści wsiadający na wyciąg muszą mieć z deski wypiętą jedną nogę, a deska musi być zapięta tylko do jednej nogi. Ważne jest to, żeby zachować bezpieczeństwo przy wsiadaniu, żeby snowboardzista mógł się podeprzeć w razie czego tą drugą wypiętą z deski nogą. Jednym z bardzo ważnych elementów uprawiania bezpiecznego narciarstwa na stokach jest to, byśmy jeździli w kaskach. TOP rokrocznie notuje około 10-14% wypadków, których efektem są kontuzje głowy spowodowane upadkiem, uderzeniem o twarde, bardzo często zlodowaciałe podłoże. No i kask jest w stanie w znacznej mierze ochronić nas przed tego typu kontuzją. Dlatego apel do wszystkich, żeby starać się jeździć w kaskach. Nie ma prawnego obowiązku w tej chwili, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że należy tak robić. A szczególnie istotne jest to, żeby w kaskach bezwzględnie jeździły nasze dzieci. Drugim stresującym elementem podczas jazdy wyciągiem jest wysiadanie z krzesełka. I ważne jest też to, żeby się do tego odpowiednio przygotować, czyli przed dojazdem do peronu otworzyć podnóżki zabezpieczenia krzesełka. I następnie, jeśli jedziemy na krzesełku wieloosobowym, każdy z narciarzy, snowboardzistów powinien rozjeżdżać się w swoją stronę, także podczas zjeżdżania z peronu, żeby nie zajechać sobie z drogi, nie zderzyć się, co dość często się zdarza. Innym rodzajem jazdy na wyciągu, na innym wyciągu, jest jazda na wyciągu orczykowym. Tutaj, żeby bezpiecznie jechać, trzeba zrobić coś takiego. Ustawić się wzdłuż toru jazdy, wziąć kijeczki do jednej ręki, odwrócić się tak, żeby zobaczyć orczyk, złapać ręką ten orczyk, włożyć między nogi, ugiąć kolanka i
wtedy spokojnie ruszamy do góry. Trzeba jechać tak, biegać wzdłuż trasy, nie kręcić nartami w czasie jazdy, dlatego że raz możemy się wywrócić na trasie i zablokujemy jazdę innym, drugie w skrajnych przypadkach możemy zrzucić linę z rolki i to będzie już techniczny wielki kłopot. By narciarz bezpiecznie czuł się na stoku, musi mieć zapewnioną szybką, fachową pomoc, nie daj Boże, w razie jakiegoś wypadku, które niestety na polskich stokach zdarzają się dość często. I wybierając stację narciarską, warto sprawdzić, czy na danej stacji dyżur pełnią ratownicy TOPR-u czy GOPR-u, którzy szybko, skutecznie, a przede wszystkim bezpiecznie i dobrze zapewnią taką fachową pomoc w razie, gdy będziemy jej potrzebować. Ostatnimi laty sporą popularnością, zwłaszcza wśród młodych narciarzy, cieszą się snowparki zlokalizowane na stacjach narciarskich, gdzie zrobione są skocznie, małe, duże, bardzo duże rajle, innego rodzaju przeszkody. I rzeczywiście sporo tutaj narciarzy, snowboardzistów próbuje swoich sił. Niestety jest to dość kontuzjogenny sport i teren, dlatego prośba do wszystkich, którzy zaczynają jeździć na tym, że nie można na teren snowparku wjechać bez odpowiedniego przygotowania gimnastycznego, bo to wcale nie tak prosto wyskoczyć w powietrze i bezpiecznie zlądować. To znaczy wyskoczyć się da, tylko z reguły lądowanie bywa gorsze i łatwo tutaj o kontuzję. Dlatego, żeby bezpiecznie to uprawiać, raz trzeba mieć dobrego instruktora, a przede wszystkim być świetnie gimnastycznie przygotowanym do tego sezonu. Ponadto, ponieważ tutaj jest dużo skoczni, ze skoków narciarze, jak będą, są w powietrzu, już nie panują nad tym, co robią, w tym znaczeniu, że po prostu muszą gdzieś wylądować, dlatego ten teren jest dość mocno ogrodzony. I wymagamy zawsze, żeby na wjeździe do snowparku był wyraźny regulamin, który mówił, że jest to teren nie dla wszystkich narciarzy, nie na pewno nie dla początkujących, nie dla starszych osób, które już są nieco mniej sprawne. I przede wszystkim dzieci i młodzież mogą korzystać z tego terenu w snowparku pod opieką i za zgodą swoich opiekunów. By bezpiecznie jeździć na nartach, ważne jest to, żebyśmy od czasu do czasu mogli zrobić odpoczynek, żeby było miejsce, gdzie możemy wypocząć, napić się herbaty, coś zjeść, dlatego że organizm potrzebuje regeneracji i przy wyborze stacji narciarskich dobrze jest kierować się również tym, czy jest takie miejsce, które zapewnia ten wypoczynek, zapewnia zjedzenie jakiegoś posiłku, napicia się jakichś ciepłych płynów, bo jak mówię, nie można jeździć bezpiecznie od rana do wieczora. Na stokach, gdzie porusza się wielu narciarzy, wielu snowboardzistów, musimy się stosować do pewnych zasad i reguł, które obowiązują w świecie narciarskim. Międzynarodowa Federacja Narciarska opracowała takich 10 przykazań, do których stosować się mają narciarze i dodatkowo jeszcze 6 przykazań specjalnie dla snowboardzistów i o tym słów parę. Ponieważ nie jesteśmy sami na stoku, w związku z tym nasz sposób zachowania się, nasz sposób jazdy musi być taki, by tym naszym postępowaniem nie utrudniać
życia innym użytkownikom stoku, czyli musimy jeździć bezpiecznie, musimy jeździć kulturalnie, tak, żeby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób. Z tego wypływa następna reguła bezpieczeństwa, mianowicie dostosowanie sposobu jazdy do, po pierwsze, swoich umiejętności, i tu się kłania wybór trasy. Jeśli nie umiemy jeździć, nie możemy jeździć na trasę trudną, bo nie opanujemy nart i stworzymy niebezpieczeństwo dla innych narciarzy, ale również musimy dostosować, jeśli nawet jesteśmy dobrymi narciarzami, swoją prędkość, sposób jazdy do warunków panujących na stoku i do tego, ilu narciarzy jest na stoku, czyli delikatnie mówiąc, czy stok jest pełen, czy jest na tyle luźno, że mogę pojechać dłuższym skrętem i szybciej. Wybór kierunku jazdy. Jak mamy jeździć na stoku? Ano, mamy jeździć bezpiecznie i nasz kierunek jazdy, sposób jazdy, prędkość, szerokość skrętów musi być dostosowana do tego, do innych użytkowników. Chodzi o to, żeby nie zajeżdżać użytkownikom drogi, nie stwarzać im niebezpieczeństwa, żeby oni również w miarę swobodnie mogli w miarę swoich umiejętności na tym stoku się poruszać. Ponieważ narciarze z racji swoich umiejętności jeżdżą po stokach z różną prędkością, oczywiście mamy prawo tych wolniej jeżdżących narciarzy wyprzedzać. Możemy wyprzedzać ich z lewej strony, z prawej, obojętnie z której, ale w takiej bezpiecznej odległości, że gdyby narciarz, którego będziemy wyprzedzać, zrobił gwałtowny manewr, na przykład zatrzymania się, czy gwałtownie chciał skręcić, no to musimy być w takiej odległości, żeby ten manewr mu umożliwić. Narciarz nie ma, którego wyprzedzamy, nie ma oczu z tyłu, on nie widzi, co się dzieje powyżej niego, natomiast my jesteśmy wyżej, w związku z tym ten nasz tor jazdy, sposób wyprzedzania musimy dostosować do tego, co robi narciarz poniżej, i wyprzedzać go, omijać z takiej odległości, żeby tym manewrem nie stworzyć dla niego zagrożenia. Gdy chcemy włączyć się do ruchu, to podobnie jak na drodze, musimy popatrzeć do góry, popatrzeć na dół, czy włączając się do ruchu nie przeszkodzimy narciarzowi, który będąc powyżej widział, że stoimy z boku, nie spodziewał się tego, że nagle ruszymy, żeby się po prostu z nim nie zderzyć. Jeśli jedziemy dłuższą nieco trasą, chcemy się zatrzymać, bo zmęczyliśmy się, czy z jakiegoś powodu stanąć, powinniśmy to robić na skraju trasy. Nie stawać na środku, dlatego że to tak, jakbyśmy stanęli samochodem na środku autostrady, gdzie pędzą z lewej strony samochody. Oczywiście stworzymy wtedy zagrożenie. Tak samo jest na nartach. Jeśli potrzebujemy się zatrzymać, zjeżdżamy na kraj trasy, zatrzymujemy się gdzieś przy siatkach z boku, tak żeby nikomu nie zawadzać, nie stawać na środku drogi. Nieraz zdarzy się, że albo zjedziemy na nisko, za nisko, albo na przykład jadąc spadła nam czapka z głowy, czy zgubiliśmy coś, musimy podejść parę metrów do góry. Dlatego ten manewr podejścia jest możliwy na trasie, ale musimy go robić samym skrajem, żeby nie tamować ruchu, żeby nie stwarzać tym naszym manewrem podchodzenia czy schodzenia znowu niebezpieczeństwa zderzenia czy najechania na nas przez innych narciarzy. W sytuacjach takich, gdy jest bardzo ograniczona widoczność, na trasie panuje mgła, to podchodzenie i schodzenie powinno się odbywać zaraz za wyznaczoną, wytyczoną granicą trasy, czyli poza siatkami, poza fladrami, które tą trasę ograniczają. Często się zdarza przy upadku, przy zderzeniu, że wypinają nam się narty, i każda narta powinna mieć takie urządzenie, które nazywa się skistoperem i służy do tego, żeby tą nartę, która się odpięła, to urządzenie, ten skistoper zahamował, żeby narta nie odjechała za daleko, dlatego że jeśli pojechała, no to rozpędzi się na stoku i działa jak pocisk. Jeśli uderzy jak drugiego narciarza będącego na stoku, to może on doznać poważnej kontuzji. Dlatego koniecznie jest skistoper, natomiast przy snowboardzie każda deska snowboardowa powinna być dodatkowo do nogi snowboardera zapięta paski. Gdy zdarzy się nam taka sytuacja, że narta się nam wypięła, zjechała kilkanaście metrów, no to oczywiście powinniśmy pod nią podejść. Z reguły robimy to w ten sposób, że odpinamy drugą nartę, dlatego że na jednej, jeśli nie jesteśmy świetnymi narciarzami, trudno nam
zjeżdżać, idziemy na skraj trasy i z krajem trasy schodzimy w dół, żeby zabrać nasz zgubiony sprzęt. Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak widać, są oznakowane. Oznakowane są również skrzyżowania tras narciarskich. Jest informacja, jaki jest stopień trudności tej trasy, także tutaj narciarz nie jest pozostawiony samemu sobie, ma pełną informację i musi mieć, czy ma zapewnione to bezpieczeństwo na tych udostępnionych do jazdy trasach. W ubiegłym sezonie zimowym na terenie działania TOPR doszło do ponad 1700 wypadków narciarskich. Czyli jest duża szansa, że jeżdżąc na nartach będziemy w sytuacji, gdy zauważymy leżącego, kontuzjowanego narciarza czy snowboardzistę. Co mamy wtedy robić? No, mamy obowiązek zatrzymać się i w miarę swojej możliwości udzielić mu pierwszej pomocy. A generalnie chodzi o to, żeby zabezpieczyć miejsce wypadku. Robi się to w ten sposób, że wbija się skrzyżowane narty powyżej miejsca wypadku. Pytamy leżącego narciarza, co mu się stało, nawiązujemy kontakt i zawiadamiamy służbę ratowniczą, że na trasie, mówiąc w którym miejscu, zdarzył się wypadek, jest kontuzjowany narciarz. Jeśli jesteśmy w stanie powiedzieć, to z grubsza informujemy, czy narciarz ma jakąś kontuzję stawu, czy ma złamaną nogę na przykład, czy na przykład jest nieprzytomny. To jest istotne dla ratowników, taka informacja, żeby wziąć odpowiedni sprzęt, który będzie potrzebny przy udzielaniu pierwszej pomocy. Następnie oczekujemy przy poszkodowanym do momentu przyjazdu ratowników, cały czas podtrzymując z nim konwersację, dlatego że nieraz się zdarza, że jeśli narciarz upadnie, na przykład uderzy głową o twardy lód lub zrobi sobie poważną kontuzję, po pewnym czasie może dochodzić do utraty przytomności i wtedy musimy zacząć reagować. W każdym razie generalna zasada jest taka, że nie możemy odwrócić głowy, udawać, że nie widzimy wypadku i odjechać, bo naszym obowiązkiem, prawnym obowiązkiem jest udzielić pomocy, pomóc i zawiadomić ratowników. Jeśli jesteśmy współsprawcą, na przykład doprowadziliśmy do zderzenia z drugą osobą lub jesteśmy świadkiem wypadku, na prośbę którejś ze stron uczestników wypadku mamy obowiązek podać swoje dane osobowe. Konieczne to jest po to, że coraz więcej osób dochodzi swoich spraw dotyczących odszkodowań, ubezpieczeń w sądzie i dlatego konieczne jest podanie swoich danych osobowych. Telemark jest w Polsce dyscypliną stosunkowo mało jeszcze znaną. Ten proces jakby popularyzacji telemarku bardzo opieszale postępuje zresztą na całym świecie. Dyscyplina zapoczątkowana została w Norwegii mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku. Takim kluczowym nazwiskiem dla telemarku, zresztą bożyszczem wszystkich telemarkowców na całym świecie, jest Sondre Norheim, który zapoczątkował ten styl. Później telemark na długie lata został zapomniany. Powtórnie reaktywacja telemarku nastąpiła w Stanach Zjednoczonych. Stało się to w latach 70. XX wieku. Amerykanie odkryli, gdzieś wyszperali w starych książkach styl, który dawał niesamowite poczucie swobody. Kluczowe hasło telemarkerów na całym świecie to uwolnij swoją piętę, uwolnij swój umysł. Sprzęt do telemarku zasadniczo różni się od sprzętu, który stosujemy w narciarstwie alpejskim. Widać to już na pierwszy rzut oka. Jakiś kabel, który jest ruchomy, bardziej przypomina wiązanie stosowane przez skoczków narciarskich niż przez narciarzy alpejskich. Podstawową sprawą jest oczywiście narta. Jeśli chodzi o narty do telemarku, tu podobnie jak w innych dyscyplinach narciarskich jest duża dowolność. Jedni preferują narty krótkie, mocniej taliowane, inni narty długie, tak jak w tym przypadku narta freeride'owa, służąca głównie do jazdy poza trasami. Wiązanie, tak jak już mówiłem, polega to na tym, że
Przód wiązania jest jakby stały. Tutaj wchodzi, w to zagłębienie wchodzi czubek buta, który jest troszeczkę inny niż but do narciarstwa, do turystyki górskiej. Jest troszeczkę dłuższy. Czubek buta wprowadzamy do wiązania. Dopinamy z tyłu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest pasek asekuracyjny. W przypadku tego konkretnego wiązania konieczny o tyle, że nie ma tutaj ski stopów i taka narta po wypięciu mogłaby nam uciec, pojechać w dół stoku. Tak jak mówiłem, but telemarkowy jest przyczepiony tylko w części palcowej do narty, natomiast pięta jest ruchoma i to jest właśnie istotą telemarku. Sylwetka telemarkowca sprawia wrażenie, że jedzie on ze swobodą, w ogóle się nie męcząc. Jest to oczywiście złudne. Każda forma narciarstwa powoduje jakieś tam zmęczenie. Telemark w Polsce w tej chwili właściwie, można powiedzieć, jeszcze raczkuje. Jeżdżąc po licznych stokach w całej Polsce, właściwie rzadko spotyka się kogokolwiek, kto próbuje uwolnić piętę, jechać właśnie tym stylem telemarkowym. Jeśli już taki narciarz się pojawi, wzbudza niesamowitą sensację. Spotyka się to z bardzo dużym zainteresowaniem. Ludzie najczęściej pytają, co to za nowy styl. Wtedy próbujemy takim narciarzom tłumaczyć, że to właśnie państwa styl, ten styl alpejski jest stylem nowym, ponieważ telemark był jakby pierwszy. W tej chwili już w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego wykształciła się sekcja, która zajmuje się właśnie tą dyscypliną narciarstwa, czyli telemarkiem. Co roku organizowane są spotkania telemarkowe i cała brać telemarkowa na takich spotkaniach wtedy prezentuje wszelkie zmiany właśnie w tym stylu. Wspólnie z kilkoma moimi kolegami prowadzimy też dyżury na sprzęcie telemarkowym. Jest to o tyle unikatowe, że jesteśmy pierwszą górską organizacją niosącą pomoc na stokach narciarskich, która, nie licząc oczywiście czasów Mariusza Zaruskiego, zaczęła używać sprzętu telemarkowego. Używamy nart telemarkowych do zjazdów, do zwożenia poszkodowanych, zarówno z saniami kanadzkimi i z akią, czyli tym urządzeniem, które służy do zwożenia poszkodowanego przez dwie osoby. Więc tutaj mamy przed sobą nartę carvingową, bardzo mocno taliowaną. Jest to narta, na której jeździ się od mniej więcej końca lat 90. Wtedy ona została wprowadzona tutaj na rynki. Zostały wynalezione materiały do produkcji takiej narty. I w tej narcie chodzi o to, żeby ona wykręcała nam ładne łuki na krawędziach, czyli bez takiego klasycznego ześlizgu. Producenci właśnie wprowadzili takie materiały, że ona wytrzymuje te naciski i wycina łuk lub nawet koło o danym promieniu. Ta narta ma na przykład promień 13 metrów. Jest to bardzo skrętna narta, narta slalomowa, która stosowana jest właśnie w jeździe sportowej w slalom, w konkurencji slalom. Mamy kilka konkurencji narciarskich, w których po prostu zaczęły już być te narty używane. Jest to slalom, jest to slalom gigant, jest to supergigant oraz zjazd. A więc jazda carvingowa polega na tym, aby jeździć na krawędziach bez używania kijków. Są ustawione boje w jednej linii. Nie ma klasycznych tyczek, które są wbijane od góry, które wystają dużo nad śnieg, tylko są to boje, które są położone w poprzek trasy, równo w linii. W zależności mamy tych boi od 2 do 5, w zależności którą trasą pojedziemy. Wtedy są nam dodawane punkty. Chodzi o to, aby zjechać jak najszybciej po jak najszerszej trasie. Te zawody carvingowe, które były u nas popularne do 2008 roku nawet, odbywały się Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, lecz niestety z braku sponsorów zostało to zlikwidowane, a szkoda. Natomiast zostało to wprowadzone również w narciarstwo takie normalne, czyli instruktorzy narciarscy starają się uczyć już ludzi jazdy carvingowej, czyli mocno na krawędziach. Jest to bardzo, bardzo wygodny sposób jazdy, bo naprawdę przez tą talię, która ma ta narta, jest
jest, no dużo łatwiej się skręca. Ta narta sama po naprawdę daniu niedużej siły, skierowaniu jej odpowiednio ułożenia ciała, ona próbuje po prostu skręcić. Jak to się mówi, że sama skręca. To jest po części prawda, tylko troszkę trzeba jej w tym pomóc, nie wolno jej w tym przeszkadzać. Wiąże się z tym no, dużo przyjemniejsza jazda niż była dawniej, dużo łatwiejsza, ale też troszkę bardziej niebezpieczna, dlatego że żeby jeździć na narcie karwingowej i wycinać tak zwane mocne łuki, to potrzebujemy troszkę do tego miejsca. Na początek niestromego stoku, jednak nadchodzi takie ryzyko, że gdzieś ci narciarze z tyłu mogą nas nie widzieć. To jest największe takie tego niebezpieczeństwo. Czyli zawsze musimy brać pod uwagę, ucząc się jeździć jazdy karwingowej, żeby mieć troszkę placu, trzeba zawsze się obejrzeć do góry, popatrzeć, czy nikt za nami nie jedzie. Bo ten człowiek, który jedzie za nami, de facto on powinien na nas patrzeć i uważać, ale no niestety nie może się spodziewać tego, co my możemy zrobić w danej chwili, że aż tak bardzo podjedziemy pod górę. Dawniej jeździło się troszkę bardziej w linii spadku stoku, na klasycznych nartach, bardziej ze ślizgiem, że to panowanie nad nartami było mocniejsze. Natomiast teraz, jeżeli już wejdziemy w ten łuk tej narty na krawędzi, to ktoś, kto zaczyna się uczyć, to nie jest tak łatwo z tego wyjść. Sprzętu turowego na rynku mamy dzisiaj bardzo dużo i początkujący narciarz, on nie będzie wiedział, będzie się gubił, co tutaj wybrać, więc myślę, że na początek prostsze rozwiązania techniczne są łatwiejsze, bo osobiście uważam, że wcale nie te wiązania, które ja dziś mam ze sobą, te są akurat wygodne, lekkie, w pewnym sensie do naszej pracy bardzo wygodne też poprzez tego buta, ale do pracy przewodnickiej na jakieś wielodniowe tury, czy do trudniejszych zjazdów najchętniej używam wiązań Diamir, Fritschi, które no, są prostsze w obsłudze, bardziej chyba niezawodne w użyciu, powodują wyższe stanie troszeczkę nad nartą, ta szyna powoduje, że mamy jakby taką niemalże płytę karwingową, to do jakichś tam trudniejszych zjazdów na pewno jest wygodniejsze. Jeśli chodzi o kijki, to po wielu latach różnych prób zacząłem stosować i bardzo sobie chwalę kijki jednoczęściowe, nieskładane, dlatego że one są bardziej niezawodne. Najlepiej jest, szczególnie na początku, trenować pod nadzorem i z instrukcją no, fachowej osoby. Jak trzeba tutaj sobie najlepiej, jak jest możliwość właśnie wynająć przewodnika, instruktora, kogoś, kto pokaże nam te rzeczy z uczuleniem nas na względy bezpieczeństwa, bo tych niebezpieczeństw, z którymi stykamy się w czasie narciarstwa turowego, jest sporo. To są wszystkie skumulowane niebezpieczeństwa, które dotyczą narciarstwa wraz z niebezpieczeństwami dotyczącymi zimowego taternictwa czy alpinizmu. I im poważniejsze te tury zamierzamy podejmować, tych niebezpieczeństw będzie nas czekało więcej. Mówi się, że znajomość niebezpieczeństwa już redukuje to niebezpieczeństwo co najmniej o połowę. I rzeczywiście jest w tym bardzo dużo prawdy. Warto te niebezpieczeństwa rozeznawać sobie pomalutku, ażeby tym narciarstwem turowym cieszyć się przez długie lata. W zależności od systemu, które zaczepiania fok, one mają czasem haki z tyłu, czasem nie mają, zapinamy ją, czy to od tyłu, czy od przodu, to oczywiście zależy od systemu klejenia fok, którym dysponujemy. Te akurat są takie, że zaczynam od tyłu. Teraz staram się możliwie najprecyzyjniej ułożyć fokę na środku narty i dokładnie ją dokleić. Jedna gotowa. I teraz jest taki patent, który nie wszyscy znają, a jest bardzo przydatny, mianowicie, że foczkę można z włosem, fokę dosmarować, pociągnąć kosteczką smaru i wtedy ona, szczególnie przy wilgotnych śniegach, nie łapie nam wilgoci. Nie jest to obowiązkowe, ale przydatne, ułatwia nam życie. No i teraz wiązanie przepinam do podejścia. Teraz pokażemy użycie tak zwanych noży do szreni, ponieważ czasami, jeśli mamy do czynienia ze zboczem bardzo takim twardym,
to na samej foce nie podejdziemy, bo będzie nam ślizgało. I teraz mamy oczywiście co wiązania, co producent, co model, mamy różne systemy. Tutaj przy tych dynafitach jest taka podkładeczka, którą w celu założenia noży powinniśmy wyjąć sobie. Od niemieckiego określenia tych noży Harscheisen, czyli żelaza do szreni, w Polsce utarła się taka nazwa harszle. To chyba Piotrek Malinowski jest autorem tego spolszczenia. Mamy noże gotowe i po takiej szreni, jaką właśnie mamy w tej chwili, w tych nożach jest nam dużo, dużo, dużo wygodniej niż bez. No i co tu dużo gadać, również bezpieczniej. Nie należy zapominać, a czasem łatwo w ferworze walki zapomnieć o tym, żeby but przepiąć sobie na chodzenie. I teraz już wygodnie bardzo w tych nożach możemy iść sobie w trawers. Nie przeszkadza nam to, że jest szreń. Wygodnie, fajnie idziemy sobie w trawersik. Pierwsze 15 minut bardzo delikatnie, bardzo spokojnie. Bo ta oszczędność energii przy tym wielogodzinnym często wysiłku nam się zwróci wielokrotnie. Należy pamiętać, że w terenie niezagrożonym lawinami możemy poruszać się tak jak my w tej chwili w niewielkiej odległości. Natomiast jeżeli zbliżamy się do terenu zagrożonego, powinniśmy zrobić odstępy, nawet bardzo duże. I tutaj nie ma jakiejś jednolitej recepty dotyczącej w metrach co do tych odstępów. Natomiast osobiście preferuję odległości tak duże, jak to jest konieczne. Może to być czasem 10-metrowy odstęp, a czasem 50, a czasem 100 lub nawet więcej. Promiznę zakosów trzeba sobie dobierać tak, żeby była no nie za stroma. Staramy się iść krokiem długim, niezbyt szybkim, szczególnie jeśli tura ma charakter wielogodzinny, a nie charakter wyścigów, zawodów narciarskich. Za chwileczkę zademonstrujemy zwrot przez dziób narty. Staję stabilnie na dolnej narcie, obracam tą nartę górną, zabezpieczam się jakby kijkiem, przenoszę ciężar na tą nartę, kij odstawiam daleko. Teraz cały ciężar przechodzi na nartę tą już górną i takim kopnięciem obracamy nartę i już rozpoczynamy następny trawers. Teraz pokażę taką ewolucję, którą bardzo często stosujemy w terenie, czyli skręt przeskokiem, ale polega to na tym, że odrywamy piętki i to jest zmiana kierunku przeskokiem. To jest szczególnie przydatne na stromych śniegach lub w bardzo głębokich. Jeżeli chodzi o sprzęt na tury narciarskie, sprzęt skialpinistyczny, w dzisiejszej dobie no, to już jest tak dostępne, że aż nie wypada nie zabrać ze sobą na turę nadajnika
lawinowego. Jeżeli chodzi o nadajniki, to trzeba podkreślić, że montujemy je na bieliźnie, czyli nie na kurtce, nie wsadzamy nigdzie do kieszeni, tylko one są umocowane na pierwszej warstwie bielizny, także potem jak się ubieramy, to to jest przykryte. No i przed użyciem nadajnika musimy wykonać test, żeby sprawdzić, czy nadajniki nadają. Włączamy w tym celu. Jeden testuje nadawanie drugiego i w drugą stronę później tak samo, żeby wiedzieć, sprawdzić sprawność zarówno odbioru i nadawania w jednym nadajniku i w drugim nadajniku. Co warto podkreślić, że dzisiaj wszystkie firmy, które produkują nadajniki, produkują je nadające na tej samej międzynarodowej częstotliwości 457 kHz. Także one wszystkie ze sobą współpracują, niezależnie czy są produkcji francuskiej, szwajcarskiej czy kanadyjskiej. No oczywiście tutaj chciałem dodać, że najważniejszym z tego wszystkiego jest, żeby ten, że tak powiem, to urządzenie było włączone. Nie to, że chodzi sprawdzić i zostawić na innych funkcjach, czy zupełnie wyłączone. Musi być włączone, żeby zadziałało. I musi być włączony do momentu zejścia w bezpieczne miejsce, dopiero wtedy wyłączony. Teraz pokażę to, co wybierając się na turę skielpinistyczną powinniśmy mieć ze sobą w plecaku. O nadajniku i odbiorniku w jednym urządzeniu mówiliśmy. Integralną częścią tego zestawu, tej Trójcy Świętej, są łopatka lawinowa i sonda lawinowa. Sonda oczywiście się rozkłada, tworzy się z tej sondy 200, taki standard to jest 240 cm długi kręt. No i tym urządzeniem jesteśmy w stanie po wstępnym namierzeniu nadajnikiem jesteśmy w stanie wysondować już dokładne położenie tej ofiary. Foki to już pokazywaliśmy w czasie ich klejenia. Tu w woreczku na foki kawałeczek smaru, kosteczka smaru, bardzo przydatna, tak jak to pokazywałem już w terenie. Na dłuższe tury warto mieć na zespół zapasowe foki na bardzo złe dni, takie bardzo z ciepłym, wilgotnym śniegiem czasem i po dwie pary na jednego narciarza. No, z pozostałego sprzętu gogle. Kask do zjazdów w trudniejszym terenie to już opcjonalnie. Zdecydowanie powinniśmy mieć ze sobą raki wychodząc ponad granicę lasu. Oczywiście dopasowane dobrze do buta narciarskiego. Bardzo przydają się i polecamy, żeby też na tury najlepiej wszystkie, a szczególnie wtedy, kiedy spodziewamy się twardych śniegów, mieć te noże ze sobą. Zestaw do nawigacji, bardzo ważna rzecz. Bardzo wielu naszych klientów nie byłoby naszymi klientami, gdyby takie rzeczy nosiły. To nie zajmuje wiele miejsca w plecaku, nie jest bardzo ciężkie. No i taki zestaw to jest mapa rejonu, w którym działamy. Dobrej klasy kompas, dobrej klasy wysokościomierz. I to w zasadzie nam załatwia sprawę. Urządzeniem takim uzupełniającym może być GPS. W dzisiejszej dobie mnóstwo ludzi ma tendencję do przeceniania tego urządzenia. Jest to pomoc nawigacyjna, to nie zastępuje mapy, nie zastępuje wysokościomierza, nie zastępuje kompasu. Jest jedynie uzupełnieniem tamtych urządzeń. No, powinniśmy pamiętać o czymś cieplejszym, jakaś bluza cieplejsza, jakiś softshell, windstopper, coś takiego chroniący nas przed no, zimnym wiatrem. Coś do jedzenia, w zależności od długości tury, to możemy wziąć tego jedzenia więcej ewentualnie. Termosik z herbatą, bardzo, bardzo przydatny. Człowiek się odwadnia w czasie takiej tury i herbata jest naprawdę tutaj gorąca, bardzo miłym napojem. Niewielka apteczka, taka podstawowa apteczka pierwszej pomocy z podstawowymi lekami, materiałami, jakimiś środkami opatrunkowymi. No, czapka zapasowa, rękawiczki,
zapasowe, gdyby nam się przemoczyły, i spodnie i kurtka gorteksowa. Oczywiście, jak mówię o rakach, powinienem od razu w tym samym momencie wspomnieć o czekanie, dlatego że to znowu, tak jak nadajnik, sonda i łopata tworzą taką trójcę, to ten zestaw raki plus czekan stanowi też taki nieodłączny zestaw wspólnie działający. No i koniecznie w zestawie takim powinna znaleźć się latarka czołowa, aby móc w razie zapadnięcia ciemności taką turę kontynuować. Zasady uprawiania narciarstwa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego reguluje zarządzenie dyrektora parku w sprawie ruchu pieszego, rowerowego oraz uprawiania narciarstwa. Zarządzenie to dokładnie wyszczególnia obszary, na których można uprawiać narciarstwo, oraz określa zasady, które obowiązują wszystkich odwiedzających park, w tym również narciarzy. Wszystkie szlaki oznakowane są kierunkowskazami turystycznymi. Są to białe tabliczki, jeżeli chodzi o szlaki turystyczne piesze, i pomarańczowe na szlakach narciarskich. Na tabliczkach tych oznaczone jest miejsce docelowe oraz, jeżeli chodzi o tabliczki białe, podany jest czas. Natomiast na tabliczkach pomarańczowych odległość, jaką średnio trzeba pokonać, żeby dotrzeć do tego miejsca docelowego. Ponadto szlaki są oznakowane piktogramami, a w przypadku takiej potrzeby również taśmami, fladrami oraz innymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, jakimi są na przykład tablice lawinowe. Większość szlaków narciarskich oznakowana jest również tyczkami i takim szczególnym rodzajem oznakowania jest oznakowanie drugiej strefy na Kasprowym Wierchu. Obszar ten jest oznakowany żółto-czarnymi tyczkami i na tych tyczkach zawieszone są piktogramy i tabliczki informujące o zakazie wyjeżdżania poza tą strefę. Poruszając się na nartach, należy poruszać się bezpośrednio po linii szlaku. My w naszych zarządzeniach piszemy o tym, że należy nawiązywać do tej linii, natomiast chodzi po prostu o to, że szlaku nie widać w zimie. Należy więc do niego nawiązywać bezpośrednio. Nie może być tak, że to nawiązanie polega na wejściu w inną dolinę, na inne zbocze, na zupełnie inną grań. Należy więc poruszać się bezpośrednio po szlaku. Jedyne wyjątki, które obowiązują w tym zakresie, to tak zwane warianty zimowe. A więc nie idziemy klasycznym szlakiem na zawrat, tylko tak zwanym starym zawratem. Jeżeli jest odpowiednia grubość pokrywy lodowej w Morskim Oku, to przecinamy tafle jeziora. Pamiętajmy więc o tym, że poruszając się na nartach w Tatrzańskim Parku Narodowym, chodzimy bezpośrednio po szlakach turystycznych. Kolejna zasada obowiązująca turystów narciarskich to to, że na szlakach obowiązuje pierwszeństwo ruchu podejściowego. Czyli narciarz, który zjeżdża, musi pamiętać o tym, że ci podchodzący mają pierwszeństwo. Należy zgodnie z zasadami obowiązującymi w parku poruszać się prawą stroną szlaku oraz pamiętać o pieszych. No, pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to są przepisy powszechnie obowiązujące, a więc nie są to regulacje Tatrzańskiego Parku Narodowego, obowiązuje zakaz podchodzenia na nartach nad autostradą. Idąc więc na Kasprowy, korzystajmy z bardzo bogatej w tym miejscu sieci szlaków narciarskich. Nie chodźmy tą nartostradą, bo może to doprowadzić po prostu do wypadku. Pracuję na tej ziemi, w Tatrzańskim Parku Narodowym, i zajmuję się ochroną zwierząt. Szczególnie nieroztropne narciarstwo, które jest w jakichś nieodpowiednich miejscach, a wynika to przede wszystkim z naszej niewiedzy, że jesteśmy w nieodpowiednim miejscu, może mieć negatywny wpływ na życie czy na dalsze losy zwierząt. Szczególnie to dotyczy trzech gatunków: kozicy, niedźwiedzia i wiosną świstaków. Zimą zwierzęta jakiś mają bilans energetyczny.
I czasami jest tak, że one są na granicy zera. Wysiłek przy zdobywaniu pokarmu jest bardzo duży. Płoszenie zwierząt, niepokojenie ich, no, może mieć czasem bardzo negatywne skutki. Może prowadzić do znacznego osłabienia zwierząt. Czasem może to prowadzić nawet do śmierci. Do śmierci, zwyczajnej śmierci z wycieńczenia. Oczywiście w przypadku kozic, jeżeli one zostaną spłoszone, również może dojść do jakichś urazów bądź kontuzji w wyniku spowodowania przez kozice lawiny i czasami kozice, zdarza się, są takie sytuacje, że kozice giną nam w lawinach. W przypadku niedźwiedzia mamy taką sytuację, że często jeździmy w miejscach, które mogą znajdować się bardzo blisko miejsc, w których niedźwiedzie gawrują. Te miejsca zimą są bardzo łatwo dostępne. Nieświadomie czasami możemy wjechać do gawry, niemalże wjechać do gawry niedźwiedzia albo przejechać tuż koło niej. Niektóre z gawr są zlokalizowane czasami w odległości do 100 metrów od szlaku, czyli to wszystko jest bardzo blisko. W przypadku świstaków mamy taką sytuację, że z kolei wiosna. Wiosna jest strategiczna. Te świstaki wychodzą, wybudzają się z zimowych nor. Miejsca dostępne do żerowania znajdują się, muszą przejść po jakimś płacie śniegu i te miejsca są czasami od tej nory wyjściowej nawet 50 metrów. I może być taka sytuacja, że po prostu wjeżdżamy w te świstaki i tam też jest wiadomo, no to jest, człowiek jest elementem obcym, no i zaczyna tam być niepokój. Musimy mieć tą świadomość, że te narty, które uprawiamy u nas, porównując z nartami czy z jazdą na nartach w Alpach, no musimy mieć tą świadomość, że tu jeździmy na obszarze chronionym w Tatrzańskim Parku Narodowym, w miejscu, gdzie no póki co dane nam jest mieć wszystkie zwierzęta, komplet zwierząt, które występowały w Europie od ostatniego zlodowacenia. Czyli jest to no niesamowity dar, bo tego nie mają w Alpach. W większości pasm górskich Europy nie ma tego kompletu tak unikalnych zwierząt. Więc jako przyrodnik i człowiek gór, przewodnik tatrzański, chcę powiedzieć do turystów narciarzy: nie daj się zabić i nie zabijaj przyrody. Tak naprawdę w edukacji górskiej to są dwie fundamentalne prawdy. Mamy być w górach bezpieczni, mamy się poruszać bezpiecznie, mamy całowrócić stadr, ale mamy też nie niszczyć przyrody. W związku z tym jakby w tej naszej edukacji ważna jest rzecz, żebyśmy się trzymali zasad. Zostań na szlaku, bo poza szlakiem jest niebezpiecznie dla ciebie, ale i jest to groźne dla przyrody tatrzańskiej. Niestety tak się składa, że na terenie działania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego co roku w ostatnich latach dochodzi do ponad 1700 wypadków narciarskich. A każdy wypadek narciarski to z reguły wizyta w szpitalu, dość długie leczenie, jeszcze dłuższa rehabilitacja. Mam nadzieję, że po oglądnięciu tego filmu będziecie Państwo jeździć bezpiecznie i będziecie po tej stronie narciarzy, którym cały sezon narciarski sprawił dużo radości i satysfakcji, a nie będziecie w grupie tych 1700 osób, które niestety doznały jakichś narciarskich kontuzji.